Ty w ogóle lubisz wady wymowy. Uwielbiam wady wymowy. Ja ją wtedy złapałem za za, kark, kudły. za kudły. Drugą ręką wykopałem pod tą siatką dziurę. Przez patrz idzie do Popatrz jak on idzie to. idzie do Za mały jest so <śla> Dzień dobry, kurde. Dzień dobry, kochani. Dużo emocji tutaj było przed wejściem o, na ten, oczywiście, Bo my komentarze. Się w sobie chyba znowu zakochaliśmy o, z Radzienkiem. No, wiosna idzie, jeszcze wiosna raz. Idzie. Jeszcze raz się wiosna, zakochaliśmy. Wiosna, wiosna, ach, to ty. Mam napisane jeszcze raz na kubku. Proszę bardzo, dostaliśmy niesamowity zestaw Tupperware od Moni, kochanej, która napisała list i w ogóle była wstrząśnięta, że w odcinku brutalny spór o redaktorów o: no właśnie, a u ciebie jest napisane, jak donoszą światowe media, nie doczekaliśmy się teledysku, do nie ma fal. Stąd też powstał zestaw dla redaktora Dawida. Cieszymy się i radujemy. Twój Ty też dostałeś talerzyk. Co prawda, już go używam w zupełnie innym celu, ale ci go oddam. Natomiast to jest ciekawe, to że właśnie Monia napisała, że ja w tymże odcinku powiedziałem, że. Y Jedzenie z niebieskich talerzy jest takie ble, mm, dlatego to jest właśnie eksperyment na żywo na radzieńku. To nie muszą być rabki salceson czy 8000 kalorii oberżynowego bakłażana. Enjoy, że z tego będzie dobrze smakowało, mimo że jest to niebieski talerz. Moniu, kochana, jest to przepiękna. przepiękna. W ogóle zobacz, zwróć uwagę na to, że jak ludzie niektórzy są potrafią pięknie zrobić tak, taką rzecz, która jest w rzeczywistości to jest. To nie jest wydrukowane? No właśnie. Nie. Właśnie nie chciałem żeby to sobie, wziło, że to jest nic w takim znaczeniu, że, że słabe, właśnie nie. Chodzi mi o to, że to jest zwykła kartka, która wygląda, jakby ktoś ją po prostu zaprojektował, nie. No. Znaczy, I tu bo, są teksty co, z tego. Co się de facto zaprojektował, tylko bykonał. <laughs> tak, <nawet> tak, <laughs> tak, wiem o co ci chodzi, że, że dla mnie to był jak produkt, i traktowałem no właśnie. Jakby, nie myślałem o tym, że był jakiś proces. No Czyli tak. Ja nigdy bym nie sprawił, że zwykłej kartki. Że to wygląda tak Właśnie. dobrze. To, to mógłbyś kupić w sklepie, w tak. Empiku mogłoby być. No, myślę, że parę osób by było zdziwionych, dlaczego na kartce jest napisane Zimy rybą", ryb, zimą ryby trawią wolniej, ja, to jeszcze jest, raz To jest na taka którą ja bym chętnie kupił. Tak, tak, tak. Ja tak. zawsze wybieram takie, wiesz, mega oryginalne, bo jestem na maksa jesteś wyjątkowy. Na, jesteś na maksa wyjątkowy i oryginalny. E... Bardzo dziękujemy. Ale w sensie, tak serio, jakby ja nie znam się na sztuce, ale... ale to jest naj... jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałem. To no. prawda. W ogóle przepiękny dobór barw. To jest też no. coś takiego, że, że właśnie niektórzy ludzie potrafią coś takiego zestawić, że to ze sobą dobrze wygląda. No to jest nie, nie, niewiarygodne dla mnie aż. Ostatnio też znalazłem na... Yy... Oznaczony zostałem na koncie takiej dziewczyny, chyba Paulina ma na imię. Mhm. Yy... I to jest taki artystyczny yy, kanał, gdzie ona wstawia swoje prace plastyczne. Okej. Okay. I dla... oznaczyła mnie dlatego, że narysowała mnie, jak tam siedzę i gram na konsoli czy coś. No. W takim to środowisku, i to w sensie wydaje mi się, że teraz, kiedy o tym mówię, to ciągle to tak jakby koloruje i do mm -hmm. pracy wy wygląda to tak. Niesamowite to jest. Ludzie mają. Takie talenty, to jest, to jest chore. To jest chore. Że, jak wiesz, mam słabość do rysowania i. Właśnie tu mam na to na kubku to jest chore i to w ogóle trzeba uważać na to, co się mówi potem, nie? No bo to no może tak. stać. Ja bym może, powiedział, nie wiem, może i dupa kamieni, kupa, no to za chwileczkę może się okazać, że to jest kaczka. Czekajmy tak na czy... kubek. Borys <laughs> e, no, e, tak. będzie zachwycony no, zdecydowanie. Jak będzie kakao pił z. Co <laughs> z <tato. laughs> to jest chuj dupa? No. Natomiast e, dziękujemy Brony. E, jest to przepiękny kubek. I jeżeli wy w ogóle macie taką potrzebę, żeby wysyłać nam mnóstwo takich prezentów... <grymne> No to kurczę, też swojego czasu... My tylko chętnie przyjmować. Tak, otwieramy takie rzeczy. Ja do dzisiaj na przykład jem, pamiętam taki piękny prezent, dostaliśmy archiwalną zastawę z PKP, takiego z napisem, pamiętasz, że parę razy to jedliśmy z tego? To jest mój ulubiony widelec już teraz. To jest niewiarygodne, jak to działa, więc bardzo dziękujemy za to, jest to super miłe. My się staramy naszą jakością naszych podcastów dawać wam prezenty, więc wy możecie nam oddawać je. Pięknie powiedział. Po prostu, ale nie, no wiesz, że jestem... Algo crazy for the mugs. To prawda. Nie, ty masz wiem, każdy ty... inny kubek w, w No domu. tak, ja uwielbiam kubki, które mają coś więcej niż smak. No, <coughs> nie, wiem. Nie, za, jesteś, za wcześnie dzisiaj. Nie, sorry. jesteś dzisiaj moim zdaniem i tak y, usposobiony. Jak od razu wszedłeś tutaj, rozświetliłeś. Dzisiaj z za chmurami, a tutaj pojawiłeś się Ale już w jest, studiu. Ja wczoraj byłem. Słoneczko. M, wracałem spacerem z, z wydarzenia, y, na którym byłem, komediowego i... Mm, szedłem się spacerkiem i mm -hmm. powiem ci, że to był chyba jeden z moich najlepszych momentów w życiu. Nie powiedziałem ci tego jeszcze. Oh, wow. yy, no ale szedłem oczywiście szczęśliwy, yy, no, szedłem oczywiście szczęśliwy. Yy, po tym wydarzeniu. Widziałem ciebie na nim, więc od razu Totalny. dzień udany. A nawet dwa razy cię wczoraj widziałem. Dwa razy, tak. No, bo cię też podglądałem przez okno. Yy, to trzy, to trzy. przepraszam. Yes. No, to trzy, oczywiście. Z tym podglądaniem to trzy. Cztery, jeśli liczyć też żonę, ale. A ja, te... A ja pyta, ja teraz trochę wiesz. Nabrałem mięśni. więc. Ja tak stałem, stałem specjalnie. Mam nadzieję, że ktoś na mnie patrzył. No, ja patrzyłem. To dobrze. Nie mogłem się napatrzeć. Teraz tyle więcej ciała jest. Ale słuchaj. Mhm. Y... No właśnie, ten szedłem moment. sobie przez Warszawę. Pierwsza taka wiosenna, cieplejsza noc, myślę, można powiedzieć, taki, taki zwiastun wiosny, ja to nazywam. Mhm. Też nazwa laperskiego albumu, nad którym e, kiedyś pracowałem. To prawda. Zwiastun wiosny. Wiosna idzie. Wiosna idzie. A bo to był zwiastun tej płyty się nazywał, zwiastun tak. wiosny. No fajnie, dobrze, nie. <laughs> no, i, no i kilo naboi. A <laughs> nie, że to szedłem bez naboi było. No i szedłem sobie sam w trampeczkach. <laughs> Bo w czapeczce takiej fajnej, co w ty czapeczce masz. czapeczce takiej fajnej, co Samerka mi Tak Czapka jest niesamowita. No, ja uwielbiam ją. E... Nie ma daszka. <laughs> no ma trochę daszka. Trochę, trochę. Zostało jedna trzecia daszka, trochę ale może. właśnie przez to, jak że ona wygląda, ona wygląda jak taki rodzaj... Ja no, też się mnoży tak prawie pod kątem, do tak, góry. Pod więc... Że ona w ogóle nie ma tego daszka i to trochę tak wygląda jakby, jak, jak kolarze mają takie niedorzeczne A, tak. czapki, nie? Tak. Tylko, ridiculous, że ta jest ładna. Uh, Ridiculous Cup to się nazywa. Naprawdę tak się nazywa? Nie. Ja ci bym wszystko uwierzył, Ja ci wszystko uwierzył. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kochany, ja ci... ale y... naprawdę miałem. Znaczy, wiadomo, że to pewnie zależy też od innych rzeczy, od tego, w jakim stanie tam był. Generalnie życie, życie się trzyma, ale szedłem w tym ciepełku. Młodzież widziałem. Nie będę mówił, co robiła, ale. A młodzież teraz jest. Młodzież jest rozpuszczona. Powiem ci. Kiedyś... U nas takich rzeczy nie było. Nie ma szans. Ale tutaj właśnie słyszę jakieś takie. O, jakieś spokój. O, takie... Jezu. My krzyżówki rozwiązywaliśmy. Tutaj słyszę jakieś hi, hi, hi. Tutaj słyszę kurwa. Ha, ha, ha. No, to no, to my krzyżówki rozwiązywaliśmy, tak. dokładnie. Tutaj... Ale powiem ci, że szedłem tak. Nie czułem w ogóle zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Szedłem sobie... No to też jesteś kurde teraz, wiesz. <laughs> nie, no nie w Dzik. tym sensie, ale czułem się bezpiecznie. Szedłem akurat y, przez pole mokotowskie i było tak fajnie... Płasko i cicho. Mhm. Był taki przyjemny półmrok. Księżyc mocno dawał wczoraj, bo to było chyba dwa dni po pełni. A, i to w pannie nie chyba teraz jest. Przepraszam? W pannie jest, tak mi Weronika powiedziała, nasza wspólna. A! Tak. Mhm. Y archeolożka. Y nie, astrologka. <gry> astrologka. tak. No, to moja ulubiona. Też o niej chodzisz? Y chodzę, ale dlaczego się zastanowiłem, bo ja teraz robię teleporady. W sensie, no, mm -hmm. dzwonię po prostu. Pytam. Kurde. Czekaj. E, dzwonię po prostu, jak jest jakaś ważna decyzja. Do, nie, do nie, nie, nie. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, czekaj, nie, czekaj, uda, czekaj. Uda, Bardzo się, nie uda się. Bardzo dobrze. O, no, fajnie. Sprawdź, sprawdzę ścianę, czy się trzyma tutaj wszystko, fajnie. Się się. No, no. No, no nie, tak. nie. Ja chodzę jednak. Ty chodzisz? Wolisz. Powiem ci tak, ja też nie do końca. <laughs> no nie uda się. Czekaj, nie. czekaj, czekaj. Ja też nie do końca wierzę w telefony, nie? No i co? No i ty myślisz, że ja to utrzymuję? No coś ty, zwariowałeś. To, to to, że ty w ogóle to wypowiedziałeś, to gratuluję. No nie, a bo to już na, na jednym wydechu poszło. E... Ja się wierzę w telefon, świetnie. To jest super. No dobra, ale to już się w głowie Wracamy, wracamy. Chcę tylko dokończyć ten Przepraszam, właśnie. I szedłem sobie i... I właśnie widziałem takie grupki ludzi, bo to był, to był koniec weekendu, tak zdradzę. Yy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to, to nie jest. Nie wszystko się dzieje w czwartek, wtedy, kiedy oglądamy. To prawda. Yy, yeah. yy, yy, I szedłem sobie i było tak naprawdę cichutko. Yy, chyba nie słuchałem muzyki. co cię, A, tak, nie słuchałem, bo miałem mhm. 8% baterii, okay. a też okay. nie byłem końca pewien, yy, gdzie idę. <laughs> <laughs> Więc musiałem zerkać co chwilę ja na, na mapę. Yy, I... I było pięknie, wiesz? I w sensie szedłem taką jedną uliczką, taką, yy, taką starszą, powiedzmy, yy, uliczką w Warszawie, i był tam taki piękny balkon, taka piękna fasada. Mm -hmm. Taka, wiesz, z takimi, takimi. I z takimi. A, tak. I z takimi. <laughs> o, to, to najbardziej lubię. Tak. I, i słuchać było piękną muzykę z jakiegoś mieszkania, o. gdzie było takie ciepłe światło. Mm, to była taka muza, nawet taka chyba albo filmowa albo taka klasyczna takie okay. coś takiego dobrego takiego ciepłego. I właśnie taki, taki cichy yy, cichy szmer wieczornego miasta mm. yy, właśnie wiesz parę osób mijam tam przed jakimś pubem które wchodzą tam do pala szluga gościu idzie z takiego rozpędu, tak do pala wsadza tego do popielniczki i wchodzi do środka ja, jeszcze, jeszcze za siebie ja, tak, tak wydycha tak, tak, tak. zapach takiego piwa rozlanego, wiesz Kurde. Super. A jak coś mi o zapachu jeszcze powiedz miasta samym sobie, zwróciłeś uwagę? Czy było takie rześkie powietrze, które nie Było nawo, mm -hmm. więc y, fajnie tak zmarzły poliki o, i uszka. Narużowo. Tak. Y, zwłaszcza, że miałem czapkę tę, a nie, mm -hmm. nie taką nauszną. Ale, ale nie czułem ani spalin, ani takiego. Też wcześniej w ciągu dnia byliśmy w lesie i ten zapach tak. był piękny. Ten o, to mokry, prawda. taki y, y, mm -hmm. iglasty. Mieszany to był las chyba, ale, ale te tak. igły czuć było, nie? Y, ale, ale nie, bardziej, bardziej taki był przyjemny rześki, chłodek. I to piwo, tak pamiętam, że fajnie pachniało z tej ziemi, nie? Zwłaszcza jak zlizywałem. <grystwa> <grystwa> Chciałbym zobaczyć to To drugie. Mm -hmm. To drugie. Bo pierwsze, tak. pierwsze był jakiś lager. Nie. <grystwa> To by było fantastyczny obrazek. Idzie Dawid podsiadł przez miasto, dopija kału, te, te, takie rzeczy, wyciąga pety jeszcze nie do O, tutaj mam dzisiaj szczęście, tutaj został centymetr. Fajnie, fajnie. Ale, ale... No naprawdę to był taki spacer, ładny mogę, że yy... lubię, lubię docenić taki moment i naprawdę było to piękne. Takie. No. Bardzo się cieszę, że, że tego doświadczyłeś. Żałuję tylko, że po wydarzeniu, o którym pewnie dzisiaj też będziemy mówili, nie poszedłeś z nami do restauracji, bo jedzenie było przepyszne. Mm. Natasza to jedzenie znalazła, znaczy znalazła to restaurację. Nie to wiem, wie, jak to jest, dupery. oczywiście. No to, to wiadomo wszystko wokół tego no to. <noise> życie to dupery. Nie? No wiadomo, to już postaliliśmy chyba dwa odcinki temu z tego, co pamiętam. Zapomniałem no tak. w ogóle, że o tym powiedzieliśmy, a potem myślę, o to, okej, okay, muszę sprawdzić, żeby Borys obejrzał ten odcinek, żeby już wiedział, jak czy polega życie. Natomiast byliśmy na tej, w tej restauracji, no i byliśmy tak zachwyceni, że. Wszyscy, dziękowaliśmy cały czas Natasze, wow, znalazłeś tą restaurację, super, dzięki Natasza, No, to były takie lekcje pewno. na pewnym etapie Natasza już się tak wkurzyła, to bym ja tego nie, nie ugotowałam, dajcie mi spokój, <grym> jakby zjedliście, super, Dań, jakby się ode mnie. <grym> Nigdy już. was nigdzie nie zaproszę, co to jest? Tak, tak. podziękowania dla Nataszy. Chcesz skupić na mojej samosie, co to tak. jest? <grym> tak, to był bardzo, bardzo przyjemny wieczór. Natomiast ja, dla państwa, którzy... Cała zmuchają... jedzenie Wam spokuje, a mi nie. Państwo, którzy słuchają tego w formie podcastu, nie wiedzą, że dzisiaj Dawid wygląda niesamowicie dobrze. Właśnie... Moim zdaniem wygląda fantastycznie. Dziękuję ci bardzo. Ja, ja, ja widać, wydaje mi się... Tylko, że ja mam też z włosami problem. Dzisiaj są średniej jakości. Nie, nawet już nie staraj się. Powiem ci, że nie, nie wyglądają inaczej niż zwykle, moim No, no, i, no i to jest ta tragedia moi, mojej fryzury, że, <coughs> że to nie ma znaczenia, ale, ale ja wiem, że jest koszmar. Ty dzisiaj? chyba wiesz, że, że to, to, to u No ciebie ja że... wiem, no ale to wiesz, tak samo z każdym ma coś, nie? No Natomiast tak. postanowiłem ubrać się właśnie. Jak? Jak amerykański stand-up. No właśnie. Y dlatego się ubrałem właśnie w ten strój. Tak, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o... Hey! No, pięknie. I wszyscy zaciekawieni myślą sobie, o czym my będziecie mówili dzisiaj. Wy coraz lepiej reżyserujecie te odcinki. No, to jest wszystko napisane z wydawcą. No, tak, to też było zaplanowane. Mnie wszystko... niedawno nie było miksera. I nawet... Ktoś napisał ostatnio, że cieszył się, że nie było misery. Widziałeś ja tego wiedział. Tak". No kurwa końcu normalny odcinek. bez tego, bez tego to pie... p... Tak, ja mam. Tak. No i teraz będzie taki cały odcinek. A ja też mówił. tak chcę. A, no nie no muszę ci to włączyć, chłopie. Czy Dawida zaprosiłem własnego jeszcze? Nie, nie zaproszmy go na chwilę! Coś, ty... A coś chcesz tego zapytać? Chciałbym go zapytać o. Hmm, chciałbym zapytać młodego Dawida o to, gdzie się widzi za 10 lat. Dzień dobry! <głos> <głos> Czy ty czujesz, jaka moja skóra jest niesamowicie do balansowania? Ja mam taką piękną skórę! <noise> naprawdę? Zobacz! Jestem wow! 10 lat młodszy, a dzięki temu balansowaniu to 12. <noise> <Niesamowity> ty jesteś. <noise> Co ja się widzę za 12 lat? No na pewno w lustrze! <głos> 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 Jestem taki piękny, naprawdę. To nie jest tak, że ja się przechwalam, ja stwierdzam. <noise> Ty jesteś zawsze taki pewny siebie i silny i Jestem odważny. To jest niesamowite, ale, ale można by było pomyśleć, że to jest tak, że ja się przechwalam albo żartuję, albo to wyśpiewam. Ale ja wiem, że Radzieniek mój kochany przyjaciel, szuka teraz nerwowym wzrokiem, ale nie ma tego. Nosi moje zdjęcie z portfelu z tego właśnie czasu. Naprawdę? Tak, takie loczki. Nie. No naprawdę, takie poważne zdjęcie, super sexy. Patrzę prosto w kamerę, czarno-białe zdjęcie w budce zrobione, pamiętasz? A, pamiętam, że Super, to o, pięknie wyglądałeś. No mówię! A powiedz mi, co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu moglibyście pomyśleć, że powiem żeloczki, ale nie! Bo ja jestem już też mądry! Czyli? Czyli najważniejsze w życiu są dupery! To jest mądrość życiowa! Co się spodziewaliście? Żeby będę tępy pojebało was? Ja już jestem teraz taki duży, że też przeklina. Dzięki kochany. Fajnie, bo ja No to jest słodziak niesamowity. On ten jest człowiek. zawsze tyle Tyle energii w Tak, tak, tak. Ja, ale właśnie, właśnie to jest super, że, że, że można by było. No nie, no to jest słodycz. To jest po prostu no herbaty nie trzeba słodzić przez długi czas, jak tutaj do przychodzi. No to jest. Niewiarygodny, ale, ale ciekawe jest też, że jak go kiedyś oglądałem w wywiadach, to on zawsze był taki, wiesz, trochę bardziej jednak wycoflany, taki tak. Julian Casablanca. Tak, a jak z bardziej. wraca się do tego dzisiaj, to... Nie, on już ma dystans do Faktycznie. tego. Faktycznie, fuck it! No. Ja już że to się wszystko dobrze potoczy. Tak. E, no, no piękny człowiek, piękny, Bardzo, no, trzeba go regularnie zapraszać moim zdaniem, bo to jest, e, wiem, że też w, ma wielu wielu entuzjastów wśród naszych słuchaczy Oj tak, 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 tak. E, Kochany mój, nasz wydawca nas poinformował dzisiaj, nieistniejący oczywiście, pozdrawiamy serdecznie, Pozdrawiam, serdecznie. <laughs> tak. e, Że e, oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o mm, Zaraz po o... prawicy świętego Mikołaja siedzi <laughs> Pamiętasz że się nazywa zły brat? Krampus, Krampus! ale dobrze. dlatego że mi ostatnio przypomniałeś, bo tak, tak to nie wiedziałem nie tak, wiedziałem tak, ja też sobie muszę przypomnieć znaczy no Uch. wtedy kiedy ci przypomniałem to sobie To przymiem. wtedy a tak rzeczywiście to prawda Ale że to powiedzieć bo w mojej głowie powiedziałeś to od razu Ja powiedziałem Dawid jak on miał na imię bo Nie 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 pamiętam ale ale, ale ale trochę coś do... myłem że Tak ktoś no, kto nas to pytał o to Marcin. Y... Marcin Sound engineer A tak 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 tak, tak. wszystko się zgadza y... Nasz wydawca nas poinformował, że dzisiaj będziemy rozmawiali o komizmie, o stand-upie, o rozśmieszaczach zawodowych, które co ciekawe, w ogóle też chciałem z tą kiedyś o tym porozmawiać, dlatego że siedzi mi w głowie, redaktorze, sprzed 16 sezonów takie coś, co ty powiedziałeś, kurde, i wiesz, że ja czasami o tym myślę, mhm. że powiedziałeś, i to chyba miało na mnie duży wpływ, ciekawe. że powiedziałeś o tym, że nie lubisz żartów samych w sobie, bo one nie wytrzymują próby czasu. Pamiętasz coś takiego? Tak. <noise> Pamiętam, Ale to było to bardzo fajne, i moim zdaniem to jest bardzo dużo w tym głębi. Dlatego, że jak sobie myślę o takim czymś, że jest taki jakby żart dla żartu, który jest zrobiony, to on ma rzeczywiście dość duże tendencje do tego, żeby się słabo na przykład zestarzeć. Mm -hmm. Ja tak w stosunku do niektórych seriali mam, że kurczę, no wiesz, trzynasty posterunek kiedyś mnie rozkładał na łopatki. Jak teraz patrzę na trzynasty posterunek, myślę sobie z czego oni się śmieją. No tak, tak, tak. Znaczy humor faktycznie rejestrowany często do doświadcza tej, tej yy, no, przeterminowania po prostu, bo jeżeli, tym bardziej, jeżeli korzystasz z takiego... Na chwilkę się wtrącę, że... No, ale to, to na tym polega, słuchaj, ten podcast. <laughs> Okej, <Okay>, faktycznie. <laughs> że jeżeli tym bardziej korzystasz z humoru, który dotyczy tak jakby istniejącej rzeczywistości, nie? Czyli na przykład, no, mamy bardzo wiele takich kultowych komedii, mm, które były kręcone w czasach, nie wiem, PRL-u i mm -hmm. bardzo mocno komentują po prostu... A, to mi chodzi o kontekst tego systemu, takiej sytuacji. Ten, ten kontekst, mm -hmm. tak. Dlatego na przykład bardzo zawsze lubiłem humor, który nie dotyczy kontekstowo narodu jakiegoś konkretnego jakiegoś stereotypu mm -hmm. tylko sam w sobie jeśli chodzi po prostu na przykład o, o znaczy zawsze jest kontekst tylko że ten kontekst może być bardzo lokalny bardzo precyzyjny szczegółowy Jasne. a może być bardzo szeroki i na przykład Kontekstem mm -hmm. może być po prostu to, że ludzie zazwyczaj generalnie jako gatunek nie robią jakiejś rzeczy, nie? I przez to to jest uniwersalne przez wieki. Tak, albo kulturowo mm -hmm. po prostu, yy, no jednak w naszej tutaj, w środkowoeuropejskiej powiedzmy, już tam... Całym szacunkiem, <głos》>, tak, za przeproszeniem. Tak, za przeproszeniem, to pozwolę tak, nie, nas tutaj tak gdzieś tam, no, tam awansować, mm -hmm. że... że że w tej kulturze po prostu jakby ta szerokość, bierzemy pod uwagę tę kulturę, jakby to, co, co jest jakby w jakimś systemie wartości poprawne, co jest niepoprawne i jakby żartowanie i wychodzenie poza te normy y, może być y, dobrym kontekstem jakby żartu. No, dążę do tego, że chcę powiedzieć o humorze abstrakcyjnym, takim jak nie wiem, Monty Python, czy, czy. który się w dużej mierze nie starzeje, nie? Nie starzeje się, właśnie. Czy, czy mumio na przykład nasze, o. nie? Więc jakby chodzi mi o to, że ten humor zawsze jest tak oderwany od rzeczywistości i tak bardzo polega na tym, że postać, która na przykład występuje, mm -hmm. jest wyjątkowa i charakterystyczna, jest że ten. sposób, w jaki ktoś mówi, że. Są takie rzeczy, które nie potrzebują kontekstu, żeby. Bawiły po prostu, nie? Bo, bo to nie jest komentarz na temat tego, że na świecie istnieje dyskusja o aborcji mhm. albo o rasizmie i jakby żartujemy z tego, bo o tym się generalnie rozmawia i każdy ma jakąś opinię i korzysta z. To... Kurczę, masz 100% racji. I teraz już teraz rozumiemy o co ci chodziło, i jak o tym powiedziałeś, to przypomniała mi się taka. No, właśnie humoreska, chyba, w latach 90. powtarzana, że jest taka reklama, że każdy kraj się reklamuje, żeby do niego przyjechać, i jest to taka kampania na rzecz Polski, która jest w Niemczech, i hasło tej kampanii brzmi: przyjedź do Polski, twój samochód już tutaj jest. I rzeczywiście, no, w momencie, w którym dzisiaj byś to usłyszał, to troszeczkę się zdezaktualizowało, wydaje mi się. Mnie rozbawiło, ale. <laughs> y ale no, no, no tak, dzisiaj, dzisiaj już mniej kradnę, nie? To prawda. Też. Chociaż kurde, no mm, absolutnie mniej, super seksowny mniej. Kuba Gierszał w Jumie, którego pamiętam z tamtego filmu. Ee, ja Jumie Juma jest świetnym właśnie filmem o. o mi się przynajmniej o podobał o tym, o, o, o kradzeniu Muszę samochodów. Zobaczyć. I Kuba jest w tym super. Ale a propos Kuby, przepraszam, oh. musimy serdecznie oczywiście pozdrowić i musimy <głos> <głos> powiedzieć dobre słowo o naszym e, innym koledze, Mateuszu Król który no. składa drugi podcast z rzędu reklamację. Czyli nie się. ma o nim ani słowa. Jezus, <laughs> Więc teraz chciałbym czy... król. O Jezu, no niesamowity aktor młodego ale pokolenia. Wspaniały aktor, jaki człowiek też. Coś dorany przyłóż człowiek. No. Kurde. On mnie tak rozbawia. Oh. On sprawia, że ja czekam. Tęsknię za nim. O, ja też Na co za nim. Tak. I też jestem mu wdzięczny. Za co? O, za wiele rzeczy, ale mhm. głównie za. Mm... Za. No. <laughs> no tak, za to zdecydowanie powinieneś być wdzięczny. <laughs> tym bardziej, że zrobił fantastyczną robotę. E, natomiast powiem ci, że właśnie wczoraj mnie ktoś pytał z naszych innych przyjaciół o, mm, o ten kontekst, jak to jest, że my się znamy, mm -hmm. jak to jest, że wy się znacie. I sobie zdałem sprawę z tego, że ja zaprosiłem was na zaaranżowaną randkę. Na takiej zasadzie, to tak działało? Wy się nie zdaliście, a powiedziałem, ej, oni są wzajemnie super, poznajcie się, dogadacie się i miałem rację rzeczywiście. To prawda i też... Ciekawe było to spotkanie. Też fajnie, bo ja nie wiedziałem, że tego dnia będę to poprosiłbym mnie tak o, o mocniejszą cenzurkę nie, nie, niestety nie spodziewałem się tego, że to nadejdzie, przepiękna sytuacja no ale bardzo pasowało bardzo, bardzo no, no, i to ale... dwa razy <laughs> fantastycznie front and back <laughs> jak to mówi raz? I, ale ty byłeś skrępowany, jak sobie na to spotkanie? Chciałem tylko właśnie nie, może nie, nie, zapytać. Nie, nie. nie, bo ja Ciekawie. tak się spodziewałem, że to nie jest romantyczne spotkanie. No tak, no, tak, tak, tak. A tak. nie, ale no, żartuję, w sensie... ale nie wiem, jakbym ja zareagował, gdyby Nawet... ktoś by mi powiedział, ej słuchaj, ja znam kogoś naprawdę takiego naprawdę super fajnego, ty go ja, poznasz. Twój jakby sygnet jakości był, no wiedziałem, że już spędziliście ze sobą gdzieś tam tyle mhm. czasu, że nie, nie okaże się, że przychodzę i Mati pójdzie do toalety, ja ci powiem, nie, nie. Jakby... I tak tak powiedziałeś. Ta, tylko po ta, to, żeby ta. specjalnie usłyszał. Tak, 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 tak. No tak, na pewno wykorzystałem to wszystko. Ale to tylko dobrze świadczyło o tym spotkaniu. No tak, nie no. Byłem bardzo spokojny, że, że się na pewno dogadamy. No, nie, nie spodziewałem się, że, że tak kliknie, że po prostu będziemy te, tego czasu tam potrzebowali więcej i mieli ochotę na to, żeby się spotykać. Fajnie, że mieliśmy ten kontekst, ten dodatkowy taki. Żeby, żeby coś porobić razem. Jasne. Mm, I po prostu tyle. O, oczywiście, ale wiesz co fajnie? w ogóle, że Mateusz, wywołaliśmy... Król. Mateusz Król, serdecznie polecamy. To jest moment tak miło, bo za tak nim żartuje, świetne, że, a, musicie to, o mnie to, mówić, to... a potem <laughs> mówi. On, on, tak. on zrobił tak. Ej, nic o mnie nie mówiliście. <laughs> no właśnie. Ale tak, się... tak, 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 to prawda. Tak. Ty w ogóle go potrafisz dobrze naśladować, jak, jak on opowiadał. Jak jakiś... Bo my w ogóle. Ja, ja często, tak jak widziałem jego gdzieś, to mi się wydawało, że to ja. Mm, trochę tak. Nie wiem, czemu. Trochę jak... tak, bo to jest też taki rodzaj, że on w momencie, w którym coś mówi, po prostu jest też bardzo często różną postacią. No tak. e, I to jest też niesamowite. Oczywiście to Agatę w międzyczasie też po, e, o, przy okazji e, pozdrawiamy. Natomiast e, skoro mówimy o Mateuszu, fantastycznie nam się to wpisze w dzisiejszy program, dlatego że będziemy mówili o komedii i tak dalej, takich innych rzeczach, które z w dużej mierze zwróć uwagę na to, są wyizolowanymi, zaprojektowanymi żartami. I, i teraz, jak sobie myślę na przykład o naszej relacji, czy on, tym jak się spotykamy z Mateuszem, to ja tam potrafię się rozbawiać totalnie do rozpuku, głównie ze względu na to, że wszystkie rzeczy, które tam padają, są w danym momencie podawane. I tak teraz sobie myślę o tym, czy czasami coś takiego jak stand-up, czy w ogóle coś, coś no, no, no właśnie, działającego podobnie, nie jest tworem sztucznym i przez to z gruntu takim czymś, co. Budzi nieufność, na przykład moją, bo, bo to jest właśnie to, jest to, co zawsze mówimy, zobaczymy, czy się Dawid będzie śmiał. No tak, Teraz no rozbawcie tak, Dawida. Tak. Myślę sobie, co się musi dziać w głowie takiego komika, który wychodzi przed publiczność, która może mieć takie nastawienie, albo po prostu te żarty totalnie nie siądą, albo jeden yy, sprawi, że będziemy na niego źle patrzyli. To musi być straszna sytuacja, której chyba ty nie masz jako muzyk, ze względu na to, że ludzie się spodziewają, bo najczęściej słyszeli cię gdzieś, dlatego kupili bilet. Mm -hmm. No rzadko jest coś takiego, że ktoś w 2024 roku patrzy na plakat i sobie myśli: Dawid podsiadł. <śmiech> <śmiech> Ciekawe, kto to jest. Ciekawe, czy on umie śpiewać. Zobaczę. No, dobra, <laughs> no, no. nie, nie chcę, abyś nie kupił biletu. Zacznijmy od tego z takim nastawieniem, bo to trzeba polować po prostu jak, 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 zwie jak te zwierzęta na, sa na sawannie. Mm, no i... Ale były oczywiście czasy takie. Pamiętasz je jeszcze? Nie, nie pamiętam, ale. <laughs> mm... No, miałem, miałem oczywiście bardzo szczęśliwe życie pod tym względem, że. No, zapracowałeś na to szczęśliwe życie. No tak, no to, to się, wiesz, to się robi, to się robi, no, no to życie jest praca, jest nadzieja. No, ale <grym> chodzi mi o to, że. Y, mm, faktycznie wydaje mi się, że w moim przypadku rzadko ktoś przez przypadek trafiał na nasze koncerty, więc y, ale oczywiście mnóstwo ludzi też przychodzi na, na mój koncert jako. Towarzysz, y osoba, to pozycja. I jako partner, partnerka, ro członek rodziny, który na przykład w ogóle naprawdę nigdy nie miał żadnego związku. W sensie, no, tak jakby trudno już uniknąć mnie po prostu, no bo rozlałem się jak, 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 jak to mleko po prostu po tej polskiej show, bizne, show biznesie tym mm -hmm. i tutaj już jest reklama, tu jest jakby to nazwisko gdzieś tam się... To prawda. Jest jak, jak, jak można by było powiedzieć to szybko Szyld? takiego. <glocki> no i chodzi mi o to, że trudno myślę, znaczy no jak ktoś się stara, to to mnie pounika, ale... <glocki> ale faktycznie no nie ułatwiam tego, więc chodzi mi o to, że Gdzieś tam obite uszy, a, 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 Damian, no, 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 to on to, 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 to śpiewa, nie? Mhm. Ale yy, faktycznie są ludzie, którzy nie słyszeli ani jednej piosenki, albo nie wiedzą, że ta piosenka, co są słyszeli kiedyś tam przez przypadek, to jest moja i w ogóle. I czasami takie osoby są na koncercie. Ty też charakterystycznie wyglądasz, więc to jest też taki typ, który w momencie, w którym się pojawia raz... Yy, to od razu wiadomo, jak, no to no łat, łatwo zapamiętać. Natomiast są tacy ludzie, miałem taką dyskusję ostatnio, nie chcę wybawić ich z nazwisk, ale są tacy, na przykład jest taki prezenter w Polsacie, jest taki prezenter w TVP, który dla mnie jest tą samą osobą, nie? W sensie jest tak mało charakterystyczny, tak mi się wydaje, że ja się też trochę ocieram o tę kategorię, że się nie zapamiętuje tej twarzy. No, u mnie to jest już tyle razy w tych reklamach powtórzonych, no. że już nie masz szansy się pomylić, ale... Ale, ale są tacy ludzie, których trudno zapamiętać, a moim zdaniem ty jesteś po pierwszym nawet dla takiej grupy właśnie tego towarzysza. Ciekawe, no to, to, to. No tak, ale z drugiej strony takie, tacy towarzysze, to w takim przypadku na takim koncercie, no to jest może procent, nie? To, no jak, jakiś procent na pewno, no, ale... Y... Ale nie stresujesz się przez to, że mówisz, o kurde, teraz tutaj przyjdzie opiekun tej albo tata tej y, jakiejś dziewczyny która tutaj przyjdzie bo ona no właśnie, jest jeszcze to, nieletnia w sumie na, na tym się po, powinniśmy skupić bo to było jakby esencja tego co ty o czym ty mówiłeś i czy to ma dla mnie znaczenie no dzisiaj wydaje mi się że, że wyjściowo oczywiście bardzo chciałem żeby to co robię na scenie się podobało ludziom i tak mhm. jakby zwracałem uwagę zresztą, w sumie do dzisiaj zwracam uwagę na to czy, czy setlista jest dobra czy no teraz pracując jakby nad stadionowymi koncertami... ale że będzie rozkładał co? Fajnie <laughs> będzie, będzie. będzie? Będziemy się bawić, dobrze? No, fajnie. To będzie dobry dobry czerwiec. Mm -hmm. y ale myślę, że właśnie no, jakby dużo pracy wkładamy w to, żeby właśnie popatrzeć na to, co robiliśmy wcześniej, wybrać mm -hmm. najmocniejsze momenty, pobawić się tymi klockami, poukładać tak, żeby były jeszcze bardziej skuteczne. Parę rzeczy trzeba było mm, wyrzucić, bo... Trójkąty i kwadraty nie będą nie, wygrane. Co ty no pewne, pewne świętości? Tak, nie dotyka się ten. E, będą pewnie. W znaczy, 62 aranżacji. Nie, no y, mamy taką, która dobrze na stadion działa, więc pewnie rozumiem, pewnie akurat jej użyjemy. Ale co, szczęście myślę, że najbardziej wszyscy będą zaskoczeni, kiedyś jak usłyszą na jakimś koncercie trójkąty i kwadraty w, w regularnej wersji. No to wszyscy. To ja bytę... Chociaż nie, mieliśmy to przyjemność zagrać takie trójkąty i to była szalona rzecz. Chociaż nie, nie graliśmy w tej wersji. Nie, no, nie, bo, nie, nie. nie, bo wydaje mi się, że na tym Zawsze koncercie tym przed, y, miesiąc przed y, Narodowym, jak odtworzyliśmy ten koncert w Cudzie nad Wisłą. A, wtedy może? Ale wydaje mi się, że graliśmy fajne, tą wersję sprzed i po, bo to była moja ulubiona wersja trójkątów w historii. Taki Dawid na stał na, 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 Fajny, na tle no. Wisły, taki piękny, w tych swoich bucikach wylakierkowanych i w tej takiej polóweczce i z łańcuchem. No kurde, jak, jak anioł, nie? No, jak anioł. Tylko anioła. czarny anioł, Głos. co ciekawe, byłeś na czarno ubrany. A nie, bo anioły to w ogóle też jak, jak tam zobaczysz, widziałeś kiedyś te takie, jak wyglądają anioł, na aniołów. Bibli? No tutaj jest Anielice, widzisz? A ta? ta? z tymi zderzakami. Naprawdę? No patrz jak. Tak wyglądają anioły. I jak się idzie do nieba, to, to jest to? Jak grzeszę to tak. O <noise> Muszę iść do spowiedzi. <głos> 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 no, stand dużo bardziej ma interakcję yy, z odbiorcami. W sensie to zależy też od robisz te stand-upy w trakcie. No tak, tylko że jednak... Bez ciśnienia to Mam bądź. wrażenie, że jakby celem yy, spotkania mojego z ludźmi na scenie jest doświadczenie muzyczne. Przede na wszystkim. I nikt nie oczekuje ode mnie tego, że... Nagle będę rozmawiał, no bo. Ja oczekuję tego. Akurat. No dobra, no ale to, to my do tego podchodzimy inaczej. Ja też dziwnie już się dzisiaj czuję, jak mam koncerty, gdzie mówię mniej, bo mam tak. Kudy, no to, to chodzi tylko o te piosenki, no chyba nie. No, te piosenki to ze znamy. Tak. Na Spotify słaliśmy jak jechaliśmy tutaj. A teraz trzeba pogadać, no tak. widzimy się, no to zróbmy z tego coś wyjątkowego. Jasne, że tak. So, ale są artyści, którzy nie mówią praktycznie nic na scenie oprócz grania muzy, to też ma tworzy jakiś rodzaj atmosfery, to też jest pewnie autentyczne i uczciwe. I nie ma jakby wzoru na to, jak to robić. Po prostu rzeczy są takie, no tak. jakie są. Mm, ale no, w stand-upie, zwłaszcza takim, który jest prowadzony przez człowieka, który w tej interakcję z ludźmi chce wchodzić, mm -hmm. no, to, no to faktycznie może być tak, że coś działa, coś nie działa. Ja na przykład, jako że byliśmy wczoraj na Jimmy'im e, Jimmy. Carze. Jimmy Witamy, dziękujemy, panie Jimmy. Tak, dziękuję Pani Józefowi. Pani Jesenia, do... no, oczywiście. Pani Jimmy. Yy, no to na świeżo mam takie y, emocje y, właśnie y, związane z tym przeżyciem I, i miałem tak, że nie wszystko mnie oczywiście bawiło. Miałem momenty, kiedy myś, zacząłem wchodzić do głowy i miałem tak swojej, znaczy niby tam jestem cały czas, <śmiech> <śmiech> ale czasami <to> <laughs> też se... <laughs> przejdę się na spacer. Oczywiście. I... <laughs> Ale, że zacząłeś myśleć o czymś innym? No tak, że zacząłem myśleć hmm? o tym. Nie, zacząłem. Czy się myśleć, trochę nudziło? Nie, zacząłem myśleć o tym, czy, czy wszystko mi się podoba. Tak, jak A, jasne, taka... jasne. Wyszedłeś na moment z tego doświadczenia. Tak, Wiem ale zacząłem ci. je y, analizować i oceniać. No i właśnie miałem tak, że, a, no dobra, no to mi się podoba, to mi się podoba mniej. Ale miałem tak, że. Mm, yy, w sensie, jako że specyficzny właśnie też rodzaj komedii uprawia mhm. pan Jimmy konkretnie, czyli skupiony na takich. One linerach na bardzo częstej i gęstej grze słów. Mhm. I yy... myślę, że to jest też humor charakterystyczny dla ciebie. Dużo osób w komentarzach pisze, że uwielbia twoje słowo no Myślę, tak, że w tym, w tym duecie ty jesteś dużo bardziej w tę stronę, że jak ty słyszysz jakiś wyraz, na przykład ja tam mówię, no tam wiesz, wczoraj była taka taka fajna atmosfera, tam wieczorem, jak już wróciliśmy, nie, tam tutaj jakiś zapach, tutaj fajna muzyka, tutaj świece i ty wtedy myślisz, moim zdaniem Dawid myśli, o, wow, czyli tak jakby z Nataszą zrobi, przyjęliście takie Taką, taką pozycję jogową i tak, i tak w tych świecach było wam wygodnie, okay. to jesteś ty. Okay. Nie? Ty, ty, ty Teraz, masz taką zdolność do Zanim, zanim to powiedz o, o, o tej pozycji, to jak powiedziałeś zapachy, muzyka i świece, ja mówię, ale na co, na co świeciłeś? Dokładnie, <grym> tak, <grym> tak, to tak, to, tak, to będzie, o tym tak, powiem, tak będzie. Tak to będzie, to jesteś ty. Czyli A ten brokat giwi... został, tak? Ja <grym <grym ja tak bym poszedł. Wiek, nie, tak. lubię lubi Lubię słuchać. Tobie, tobie, tobie. są, mówione. Tak, 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 tak. tak. Prawda, tak. Ja na przykład. Ja na przykład... W... Proszę, oczywiście, za mały jest o tobie. <laughs> to Chodź, dobrze, dobrze. dobrze. Proszę. Więc chodzi mi o to, że akurat były momenty w tym. Y, pan, w, w Terribly Funny, tak się nazywał chyba. Terribly ten funny, program. Tak. No miałem tak, że, że niektóre rzeczy, które on mówi, jakby rozumiem, że to jest żart, rozumiem, że to jest jakby zabawne, ale też. Jedyna moja reakcja jest taka, że po prostu utrzymuję ten, tę radość i ekscytację, że tam jestem, ale mm -hmm. to jest po prostu tak, że on mówi A ja mam... <grym> nie mam żadnej reakcji, po prostu, po prostu się cieszę, że jestem i słucham tego, nie? I ale słucham, nie, nie przeszkadza ci to, że tam na 10 fajnych rzeczy się pojawiają trzy takie, które... No tak, masz taką reakcję, jaką masz, a nie przeszkadza nie mi to, To jakby każdy ma swój show. I, I to jakby robi to co czuje ja, ja tak jakby w tych momentach mam coś takiego, że Nie rozumiem po co Znaczy bo generalnie Koncepcja one linerów dla mnie nie jest zabawna W sensie to, to nie jest dla mnie Ja potrzebuję historii całej tak, Dlatego na przykład jego historia y, był, był taki fragment, kiedy on opowiadał o narodzinach Swojego dziecka mhm. y, I tak jakby chciał udowodnić w ten sposób, że Narodziny jego pierwszego dziecka nie zmieniły Tego, że on nadal robi bardzo y, Edgy humor, mhm. tak? Czyli coś tak. takiego pogranicza dobrego smaku by no I... że tam nie ma pogranicza. <laughs> to jest przekroczone. Tak, ale to był taki jedyny moment, gdzie była jakaś właśnie narracja i fabuła tak. i, i to mi się bardzo podobało, bo wręcz miałem wrażenie, że... że... On się chyba wzruszył, czy ty widziałeś to widziałeś Nie wiem, tak... nie, wiesz? Okay, nie ja wiem, wiem nie wiem. Bardziej mi chodziło o to, że miałem wrażenie, że moja, moje ogniskowe w oczach tak jakby... Okiem reżysera przy, operatora mm -hmm. przybliżyły mi go mm -hmm. i nagle się poczułem, jakbym nie widział go na żywo, tylko jakbym jakbym to widział w kamerze, że nagle widzę takie przybliżenie na ten moment, bo było yy, cały, cała choreografia wydarzenia wygląda tak, że bla bla bla. ha, ha. Mm -hmm. bla, bla, ha, ha, ha. bla bla bla. Ha, ha. Bla bla bla. Ha, ha. I nagle jest tak, że on zaczyna mówić prawdziwą historię, i ja się cały czas przybliżam, angażuję i mówię, o kurde, wow, hmm. Fajnie, mm. fajnie. Tym fajnie. bardziej, że to była trudna historia. No Tak, wcześ, o, o, tak y, 34 tydzień? Tak. Mm, no i, i, te, i ta historia trwała. Minuta, dwie, trzy. I mówię tak, wow, to jest naprawdę taka. W sensie wiem, że będzie moment przełamania, tak. ale na razie jestem tak zaangażowany, to jest tak opowiadane, że, że jestem w tym po prostu y, ten. I, I wtedy znowu pomyślałem o tym, kurczę, on umie robić ten humor i. i i to jest dla mnie najlepszy moment, taki, taki okay. w którym mnie interesuje ta historia. Gdzie, czy to jest prawdziwe, czy nie, czy jest po podkoloryzowane, co mnie to obchodzi? Mm -hmm. Jestem zaangażowany, bo ktoś umie w fajny, charyzmatyczny sposób zbudować napięcie, opowiedzieć teatralnie fajną historię. Wiadomo, że Puenta powinna mnie rozbawić i oczywiście bardzo mnie <śmiech> <śmiech> rozbawiła. Chociaż yy, to napięcie, które rosło, w sensie czasami jest tak, że ten Baron już jest tak napompowany, że na, naprawdę. Choćbyś chuchnął w jego stronę, to mhm, wiadomo, że piękne i samo to napięcie i rozładowanie tego napięcia sprawia, że jest zabawnie, nie? To, to, to jakby nie, puenta nie musi zmienić świata, nie? Nie musi tak. zatrzymać Ziemi czy Słońca, przepraszam. No. Zależy... W no, zależności, co, w co wierzysz. No tak, więc... Yy, no, Rozumiem, przepraszam. No, wiem, wiem, wiem. Bardzo ciekawe jest to i tak jak zacząłeś o tym mówić, to pomyślałem sobie, że ja mam inną rzecz, która mi trochę w Jimmy karze, być może przeszkadza, ale ja jemu trochę to wybaczam ze względu na to, że nie da się tworzyć tych one-linerów de facto dwóch zdań, które same w sobie są żartem, w momencie, w którym nie wymyślasz historii. Ale ja chyba w ogóle, zwłaszcza u komików, którzy opowiadają historię, nie lubię zmyślania historii. Mm -hmm. um, no, lubię Dlatego Kevin Hart nie, nie pasuje. Kevin nie? Hart mi nie pasuje, Dużo, duża część polskich komików mi nie pasuje, ze względu na to, że mam wrażenie, że tam to jest plaga, że, że to się nie zdarzyło i to się nie ma prawa zdarzyć. Więc po co ja mam tego słuchać? Tak jakbym chciał sobie wymyślić historię, która jest zabawna i która może mieć każdą cechę, która jest, to ja bym sobie wymyślił. No ja nie muszę płacić 59 zł za bilet. E Wiesz, o co chodzi. C.K. Za... jest dla mnie takim wzorem, gościa, który moim zdaniem tego nie robi, a w momencie, w którym to robi, on mówi hipotetycznie, nie? Czyli okay, on by hipotetycznie on. obronił swoją córkę w taki sposób, że tam, wiesz, no tak. sprawy przekonwertował na homoseksualizm tak. ojca i tak dalej. I dalej mu to wierzę, bo, bo wiem, że to jest jego nastawienie, doktora, które on ma, nie? You gotta protect your kids. Yes. Zastanawiam się, bo... Y nie do końca wiem, czy. Czy ci to przeszkadza? Nie do końca wiem, czy ty tak masz. A. Jakby wierzę, że tobie się tak wydaje, ale <laughs> okay. zastanawiam się, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobrze wykonuje swoją robotę, to, to trochę to nie miałoby dla ciebie znaczenia, czy to okay. jest fikcja, czy prawda. Co do zasady, rozumiem, że wolisz, jakby co do preferencji, pewnie wolisz autentyczny humor i ten taki mm. jest, jest cudowny, a propos tego, ee... Fragment y, rzeczy, o której na pewno muszę powiedzieć w kontekście tego odcinka. Prosimy. Y, ale to nie wiem, czy to jest ten moment, bo, bo bardzo jestem podekscytowany. Tutaj mi się podobają te rozmowy. Ale no jest, jest taki komik, który nazywa się Bo Burnham mhm. i jest jego special, który jest na Netflixie. I jeżeli go nie widzieliście, to nawet jeżeli nie jesteście fanami stand-upu i, i, i takiego formatu po prostu komediowego, to, to jest to rzecz, którą. Absolutnie powinniście zobaczyć. Ja w roku, w którym zobaczyłem to pierwszy raz, widziałem ten specjal 10 razy, widziałem go wow. praktycznie raz na miesiąc, go oglądałem. Czy że o tym pandemicznym? Nie, właśnie ten pandemiczny smut. bym kurde. uciekał od niego. Tak, tak. Co ciekawe, ja zawsze czułem się dobrze rozumiany przez niego, to jest oczywiście gość, którego się tam bardzo szanuję i podziwiam. On od 16 roku życia chyba występował już publicznie jako komik. Mhm. Ale wydawało mi się, że zawsze, że W sensie on bardzo blisko jest Jeśli chodzi o rocznik, więc Mój, w sensie więc czułem się Gdzieś tam zrozumiany i reprezentowany Też oczywiście no, Jest ze Stanów, więc żyje w kompletnie Innym świecie i dotykają go Inne problemy, natomiast Ten, ten special, special, o którym chciałem powiedzieć Nazywa się Make Happy I mm, Bo Burnham Make Happy Polecam Dawid to, to Polecam po prostu Bo Burnham Make happy. Polecam. Dawid Podsiadło. <laughs> Fajne. Jest, jest to arcydzieło dla mnie, no. To jest taki, że jest niebieskie tło, on siedzi na jakimś takim londyńskim teatrze z fortepianem. Siedzi w teatrze, on zazwyczaj siedzi, w... zawsze ma ten fortepian gdzieś tam czy pianinko, taki keyboardzik, Norda chyba, bo no dużo gra, mm -hmm. ale, ale niebieskie tło, nie. on tam jest dużo światła okay. niebieskie też jest w jakiejś okay, ale okay, czerwony też. Się... A, y to to nie to. <laughs> ale jest to naprawdę, jest to bardzo intensywne, bardzo szybkie i bardzo dużo jest referencji popkulturowych. A dlaczego ci to tak siadło, Uff, że si oglądałeś to 10 razy? Siadło mi to dlatego, że to przede wszystkim nie jest, po pierwsze... No to, to jest idealna konstrukcja, jeśli chodzi o moje preferencje i potrzeby. Mm -hmm. Po pierwsze, jest tam dużo muzyki, a ja lubię humor w, w muzyce i mm -hmm. on, on dużo ma w swoim. Um, kabaret to był kiedyś taki polski kabaret i grupa Mozarta. Wiesz, oni grają takie śmieszne. To też nie była moja era. No, tam Jasne. Grupę Mozarta tam widziałem parę razy, nie? No, Jasne. super. No i Bo Burnham. On, on ma piosenki, takie żartobliwe. Bardzo dobrze to robi. Druga rzecz to jest abstrakcyjny humor, który nie zależy od kontekstu. Po prostu sama w sobie. Yy, sam w sobie scenariusz tych scenek jest śmieszny. To o czym mówiliśmy na początku, tak. że nie jest przyklejony do Opowiada o relacjach sytuacji. między ludźmi, ale, ale trochę bez kontekstu jakiegoś takiego kulturowego czy, czy geograficznego. Po prostu. Mhm. Po prostu jest zabawne samo w sobie, nie? Tak. Że, że chłopak i dziewczyna gadają się kłócą. No śmieszne. Po, po, kolejną rzeczą. Ja uwielbiam jakość, oskryptowaność mhm. i kiedy, kiedy czuję, że bardzo dużo pracy ciężkiej zostało włożone w wyprodukowanie czegoś takiego, on, on naprawdę co do sekundy czasami ma, ma po prostu tak pięknie zaprojektowany ten swój show, że. Że robi to na tobie w trakcie oglądania wrażenie, że o wow, on to musiał wszystko przygotować, mm -hmm. jakby pracuje ze swoimi podkładami. Mm -hmm. To jest tak wyreżyserowane po Fajnie. prostu dobrze, bardzo dobre. Ale ostatnia rzecz i chyba ta właśnie kluczowa, która odcina mi go od innych i, mm -hmm. i zostawia trochę innych w tyle, to nie jest tylko komedia. To nie jest... Ja oglądałem to 10 razy dlatego, że... No nie wiem... To jest godzina waszego czasu, a no moim zdaniem nie zmienia nie. bardzo ja, dużo. Ja, ja oglądałem chętnie sobie od świeżego, bo widziałem tylko raz, więc jeszcze dziewięć I muszę. I would never let I it fit. E, tak, 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 Pamiętasz melodię ładnie. Bo Jezu, no, ja to, to znam. Ja ty to znasz. No, e, to no więc... koniecznie do nadrobienia. E... Ale to teraz rozumiem dzięki temu trochę więcej czego ty szukasz oh. w takim występie. Znaczy, dla mnie Make Happy to jest wzór. Sewr. Przepraszam? Sewr. Wzorzec tak sewr. Kiedyś w sewr były takie wzory poszczególnych miar, jak kilogram. Wow, taki taki punkt to odniesienia. Tak, tak. No to dla mnie to jest 100%. No. 100%. Powiedzmy teraz może o. Yy, no bo widocznie trochę taka struktura się teraz zrobiła. Między nami tutaj piękne słoneczko się pojawia. co? No właśnie. No, no, światło się zmienia. Tutaj pani wydawca, pani producencie. By, to jest taki, wiesz, trochę y, znak być może, że. No. Y, mm, że, że moim zdaniem, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o komedię samą w sobie, to ona tak naprawdę wydaje mi się, że się zawiera w takim stwierdzeniu, że to jest zgrabne opowiedzenie tej historii, która być może się wydarzyła albo wydarzyła się chociażby nawet w mojej głowie, więc to trochę tak załatwia tę sprawę, co jest prawdą, a co nie. I to jest taki rodzaj chyba opowieści, jak przy ognisku której, jak wiesz, że jesteś na obozie harcerskim i opowiadasz rzecz, albo na przykład, ja, ja wiem, że zawsze, za każdym razem, jak opowiadam historię o tym, jak, jak ym, Lara mi uciekła w Krakowie i musiałem ją zawieźć do weterynarza, żeby ją wykastrować, bo została z, z, no, strasznie potraktowana przez inne koty w nocy. Pamiętasz tę historię? Nie będziesz? Okej. Okay. No bo to jest, mówię, sekret naszej przyjaźni. Nie? Ja myślę, że ją słyszałeś dwa razy, ale super, że jej nie też, bo za, za trzeci razem, jakie ja będę opowiadał, to być może coś się skojarzy, ale będziesz do ją za każdym razem. Nie, ja pier pierwszy słyszę. Pierwszy słyszę. Lara okay. uciekła w Krakowie. Nie, nie słyszałeś o tym? Nie Chcesz, powiedzieć. żebym ci szybko opowiedział tę historię? O, bylibyśmy zamknięci. Okay, no, no to można. Ja słuchajcie SMS-y. <laughs> czekamy, czekamy na rozstrzygnięcie. O, wow! Taki, taki współczynnik jest, że rzeczywiście tak wiele osób chce, chce tę historię usłyszeć. No ja dostałem od mamci. <laughs> szybko, szybko. Mówi tak. Teraz dostałem. Dawid, no? Kretynie, ty mi opowiadałeś tę historię. <laughs> <laughs> Jak możesz nie pamiętać? A, okej, okay, okej. Okay. No więc yy, dobrze, dobrze, dobrze. To bo Marzenko byliśmy. też y, serdecznie y, to tutaj mi wyrozumiałeś dla swojego syna, ale, ale będzie okazja. No, ja, y, no okej, no teraz będzie duże wyzwanie, no bo rozmawiamy o stand-upie, ja mam opowiedzieć historię. No ale dobrze, to y, bo, bo taki rodzaj historii od razu mówię, historia się wydarzyła absolutnie naprawdę. Kiedyś mieszkałem w Krakowie przez 10 lat, więc to dość długi czas. Mieszkałem na parterze, który był taki delikatnie wyższy, miałem tam taki dość duży taras. I mój kochany kot Lara no, po prostu sobie na tym tarasie wychodziła, podgryzała trawkę, potem żegała. No, jak to kot? No, bo one potem po to jedzą tę trawkę. Kto tego nigdy nie zrobił? Oczywiście, nigdy nie żył. Yy, I yy, pewnego dnia budzę się rano i widzę, że nie ma Lary. Mhm. Więc szukam ją. Kurczę, coś jest ewidentnie nie w porządku. Czy... Ja ją zamknąłem na tym tarasie, tak. no, prze, przeszukałem cały dom, więc wiem na 100%, że nie ma tamtego kota. To oznacza, że nie wróciła na noc. W związku z tym wychodzę z mieszkania, obchodzę całe osiedle, ale to absolutnie całe osiedle, które było w ogóle, co ciekawe, zagrodzonym osiedlem. Po drugiej stronie tego zagrodzenia była budowa, gdzie się budowała druga część tego osiedla. Chodzę, krzyczę i mówię Lara, Lara, Lara i nagle w... słyszę z oddali miauczenie. Patrzę. Jest Lara, nie? Tak dosłownie takie rude strzępki z y, jej sierści y, są z, y, z daleka widoczne. Y, podchodzę i widzę, że ta Lara jest po prostu totalnie przestraszona, zmasakrowana, zmasakrowana na takiej zasadzie, że, że to jest jakiś po prostu wydygany kot. Na takiej. Na, 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 no, 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 jakaś, jakaś straszna trauma. I y, y, przez tą. Y, bo to było przez siatkę. Próbuję ją jakoś zwabić. Ona nie chce w ogóle do mnie podejść. I ja mówię, kurde, no to jest jakaś, jakaś masakra. Ona, ona się teraz mnie nie boi. Poszedłem do domu, dałem jej jedzenie i, i myślę sobie, okej, okay, ów. To jest jej ulubione jedzenie. Podeszła bliżej i do tej miski. Ja ją wtedy złapałem za, za kark, kudły. Za kudły. Po czym drugą ręką wykopałem pod tą siatką dziurę, po to, że ją przeciągnąłem pod tym, bo tam się nie dało wejść na ten plac budowy. A bo ty mówisz, ok. Tak, to nie dało się tam wejść, nie mogłem obejść, bo tam zagrodzony właśnie plac budowy. Użyłeś tak jakby dłoni, żeby wykopać dziurę. Tak, całe ręce górnicze, masa, A lewą ręką cały czas trzymam za nie? Tak, siatkę? przez tą siatkę, oh. tak, dokładnie. I teraz jest sytuacja taka, że udało mi się ją przekopać. Tak, czy taką rapkę musiałeś zrobić. Rapkę, tak, 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 tak. A, mam, mam zjem. Tak, 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 tak zjem, ci ją, bo tak bez smaka ją. zrobiłeś. <grym> <grym> Nigdy w życiu, nie, nie, nie mam swój honor. E, I e, udało mi się ją wziąć, ona jest roztrzęsiona, w ogóle cała teraz umazana w tej, w tej ziemi. I kurczę, no i... W tej i... ziemi. W tej ziemi, <grym> w tej ziemi. No ty byś był najlepszym sidekickiem e, w opowiadam takich historii. Komentarze mówią inaczej. No co? Co mówią Zamknij mordę, Dawid, nie przerywaj Prawda? Naprawdę? Tak. Ja nigdy bym takiego. No, absolutnie nie. No więc y, jest roztrzęsiony kot, a ja jestem jeszcze tym bardziej roztrzęsiony, bo ja muszę iść do pracy. E, I byłem umówiony tam na coś. E, wiesz, no tak, ludzie kiedyś chodzili do pracy. Fajnie. Praca, praca. A ci pozna o co chodzi. Tak, na no, spokojnie to. A, Kurde, no trochę to, no, ale zrozumiesz, zrozumiesz. E, i, Pro, no I myślę sobie Proca okay, znam, proca, ale praca. Proca, no. No ale, ale musiałem wyjść, więc moja ówczesna narzeczona wtedy była też, też roztrzęsiona w ogóle tą sytuacją, i ja mówię: OK, zostawiam was. W takim razie ym, y, ona nie chce teraz zjeść, w związku z tym ym, wrócę po prostu i, y, no i najzwyczajniej w świecie jakoś spróbujemy coś tam zadziałać. I kurde, jeszcze patrzę na taką jedną rzecz i myślę sobie, kurde, ona ma tak bardzo nabrzmiałe te swoje narządy płciowe, a to jeszcze był czas, kiedy ona nie była wykastrowana i sobie myślę, o super, no to to się nam trafiło, będziemy mieli rodzinkę, coś czuję, ale dobra, sprawdzimy jak, jak wrócę. No i wracam po tam paru godzinach i moja narzeczona mówi, kurde, jest masakra, bo ona jest tak rozstrzęsiona, że ona w ogóle nie wyszła spod kanapy. No więc teraz jest akcja pod tytułem Trzeba ją wyciągnąć spod tej kanapy Więc ja, ja, ja ją podnoszę Moja narzeczona próbuje ją jakoś złapać No i jest, widzimy, że jest roztrzęsiona I myślimy sobie, kurde, no ewidentnie została Lara No jakby, nie chcę użyć Żeby nam y, nie, nie zjadł do tego odcinka Ale została Molestowana wielokrotnie Przez pewnie różne koty w mojej głowie Ewidentnie tak jest, w związku z tym Po to, żebyśmy mogli wykonać y, Zabieg. Być może. uda nie, nie wiem w ogóle, czy istnieje coś takiego jak aborcja dla kotów, ale być może istnieje. W związku z tym musimy to zrobić jak najszybciej. Więc wygooglałem ten najbliższy jakiś gabinet weterynaryjny. No i mówimy, okej, okay, no to może jeszcze nie jest za późno, to zapytamy, czy można w ogóle tę kanstrację zrobić teraz, żeby sterylizację. Okej, okay. zapakowaliśmy malarę do samochodu i jej odjechało wtedy. I Myślę sobie, kurde, ona wie, co się święci. Ona nigdy nie lubiła jeździć do weterynarza, ale teraz jest sytuacja taka, w której ona lata po całym samochodzie, jest jak, jak popieprzony kot. No i przychodzimy do tego weterynarza, jest pani weterynarz i ja kładę tę larę i mówię, proszę pani, ta straszna sytuacja się zdarzyła, ona została zakłócona w nocy, moim zdaniem wielokrotnie, jest... Tak, a zapowiedzi nie, nie zauważyliśmy. No w każdym razie jest przepotężny problem, my nie chcemy, przede wszystkim nie chcemy tych kotów, mm, ale potru, może coś dać się jej na uspokojenie i tak dalej. A ta pani na mnie mówi, spogląda i ja mówię, oj tutaj widzi pani te, te, te brzmiałe narządy płciowe. A pani tak patrzy na mnie i mówi, tylko, że to jest samiec. Ja wtedy zadaję najbardziej inteligentne pytanie na świecie. Jest pani pewna? <laughs> A ona mówi... No proszę pana, czekaj, czekaj, czekaj. ja od 25 lat jestem weterynarzem, nie? Ja umiem poznać jądra, jądra, e, jądra kota. A mnie to dalej nie przekonuje. I mówię, ja rozumiem, ale proszę zobaczyć, że tutaj nie ma żadnego penisa i to jest taka, no ewidentnie, proszę pani, no tam jest jakaś taka dziura i tu jest ewidentnie nabrzmiałe to. A ona mówi, nie, bo ten penis to jest ten taki kawałek futra, który tutaj jest. A to są jaja. To są jaja kota. I ja mówię, a, czyli to nie jest mój kot, nie? Czyli to nie jest mój kot. Nie, stop. To nie jest mój kot, nie? Mm. To, stop, czekaj. Czekaj. Bo teraz poszliśmy drugi twist, czekaj. tak. To nie był twój kot? To nie był mój kot. To nie, <noise> nie, 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 to nie był mój kot. Nie, 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 cała... Ja byłem ja teraz pewien, że się okazuje, że Lara, Lara jest to nie jest kotem. Nie, 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 nie jest. Nie. Nie, nie jest samiczką, tylko jest sam... Nie, nie, Lara jest nadal od 17 lat cały czas żyje i ma się świetnie. Lara jest od 17 lat samiczką. To nie samiczką. był twój kot? Nie, nie. Nie, nie, nie. I, yy, I ja, ja mam, przez cały dzień się opiekuję innym kotem, przypominam, przyciągnąłem go, kur... pod siatką. Bo tak... Te, te, I teraz, teraz już rozumiem, dlaczego nie chciał przyjść, nie? I teraz też rozumiem, dlaczego nie chciał wyjść spod kadapy i szalał, jak w samochodzie, jak popieprzony. Mm, no więc... Myślę, no jeżeli okay. tej historii kiedyś, to jest niesamowite, że, że tak zareagowałem. Niesamowite to jest. E, no więc bierzemy tego kota z powrotem do samochodu. No on dalej jedzie jak wariant, zatem się okej. Okay. To, 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 to już teraz rozumiem czemu. Przyjeżdżamy do osiedla, otwieram drzwi i ten kot spierd... Jak popieprzony, bo on nie chce z nami mieć nic, nic wspólnego, bo wie, że, 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 że no, my, to są jakieś dziwni ludzie. Natomiast my dalej nie mamy swojego kota, nie? Dalej nie ma Lary. Więc ja roz. W tym momencie przeszukałem znowu całe osiedle, zaprojektowałem ulotki, rozwieszam je wszędzie, gdzie się tylko da. I na pewnym etapie, myślę, że po dwóch godzinach, pan ochroniarz z tego osiedla zobaczył to ogłoszenie i mówi: No, to, to ten kot jest u mnie, on siedzi u mnie, cały czas teraz jest, jest, jest od paru godzin tam. Ja przyszedłem, biorę Larę, znowu myślę sobie o tym, ona na pewno przeszła bardzo dużo, ale ona po prostu na mnie patrzy, jakby wszystko było ok, i po prostu zawinąłem ją do domu i od tej pory mam cały czas Larę. Um... Jesteśmy pewni, że to jest Lara. Tak, wydaje mi się, że teraz już jestem pewny, że to jest Lara. Eee, tak, 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 tak. Ale um... No, to jest prawdziwa historia. Jakbym jeszcze ją w paru momentach dopruszył komedią i wiesz, jakimiś takimi rzeczami, to absolutnie, ma spory potencjał. Ja przeżyłem bardzo to tak jak y, ten przykład, o którym mówiliśmy, czyli tu przed... jestem zaangażowany, smutno, o kurde, stres. Fajnie, fajnie cię. Jest to te... zdanie, tylko że to jest samiec. Tak, to, to I ta pani dla mnie... zrobiła to dosłownie tak, jakby to robiła pod scenariusz pod stand-up, nie? I, I ja naprawdę ją zapytałem, czy, czy jest pani Jest pewna? pani pewna? <grym> no, no tak, tak, <grym> tak, tak, tak. tak, 25 tak, 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 tak. lat doświadczenia jako weterynarz. <grym> to jest kot. <grym> E, to bardzo serdecznie to Panią pozdrawiam. Ona na pewnym etapie. Ona była przez długi czas poważna, bo miała świadomość, co się dzieje, ale potem już się też śpiała. Mm, no więc właśnie. Więc takie historie Uf. lubię, jak ktoś mi opowiada w swoim życiu. No i one często są też stereotypowe, bo najczęściej dotyczą tam nie wiem, latania samolotem, nie, zawsze są komicy wkurzani jak. Ej, a słyszeliście o tym, że coś tam trzeba zrobić. Że... O, Louis C.K. ma taki świetny wkręt o tym, jak, jak on jest hipotetycznie dobrym człowiekiem, że myśli sobie, bo, bo właśnie dowiedział się, że żołnierze lecą na front um, zwykłymi liniami lotniczymi, na przykład do Afganistanu czy do Iraku. I on sobie tak <śmary> marzy o tym, że on pewnego dnia odstąpi swoje miejsce w pierwszej klasie temu żołnierzowi, jakby w podziękowaniu. Ty komu to wystarcza, że, że on po prostu... Że on, tak, że ma to. Potencjalnie, był on dał. Nigdy go nie zrobił. <grych> Albo uwielbiam, no. jak, jak, jak Ricky Jervais mówi o tym, że. Mm, że on jest zniesmaczony, dlaczego on nie może jeść orzeszków, yy, skoro ktoś tam obok siedzi i ma jakąś taką straszną alergię i ktoś do niego podchodzi i mówi, że to jest... <laughs> jak mu to odbiera wolność. <laughs> no to, to są piękne rzeczy. No i właśnie ja, ja też wierzę, że ta historia ma miejsce, nie? Natomiast ciekawe jest bardzo to, że ty wyciągnąłeś w ogóle przykład Boł, dlatego, że ja chciałem dzisiaj powiedzieć o komiku, o którym chyba ci nigdy nie mówiłem, ale gdybym miał opisać to, dlaczego go uwielbiam, to, to jest wszystko to, o czym ty powiedziałeś hmm. a, propos, a propos właśnie Roberta samego w sobie. Ten komik nazywa się Daniel Sloss, jest ze a, Szkocji. Okay, Kiedy, jest kiedyś go ci polecałem yy, i, Widziałem i bardzo to. go rekomenduję. A widziałeś i, i co podobało ci się, czy nie? E, tak. On mówi tam na przykład o bardzo trudnej sytuacji związanej ze swoją siostrą, prawda? Yy, która miała porażenie mózgowe. Yy, Było tak, że to mi się yy, podobało. Yy. Yy -y. A tak, jakby ten moment, w którym to. It, it gets darker, mm -hmm. but still tries to be funny. Mm -hmm. No, sprawia, że trochę inaczej się do tego podchodzi i dużo to zmienia. Ale ja nie, nie ufałem mu zbyt w kontekście teatralnego wystąpienia. Rozumiem. Mam z że Boł jest dla mnie też świetnym aktorem po prostu. Tak. I Zresztą tak jak Jimmy wczoraj, nie? Jimmy tak. też był bardzo ma dobry delivery, świetne pauzy, super miny. Czasami nawet jeżeli żart, żart był nie jakiś taki super śmieszny. i Ja widziałem, że on ma zaplanowaną choreografię. Mówię, kiedyś mówiłem dużo uniwersum, dzisiaj mówi dużo choreografii. Mhm. Y ale y no, że on robi zresztą, na przykład. No, dlaczego tam ja jak berety. <grym> Wow. Wiem. W sensie on, on rozumiem. Ma, ma jakby Jakiś schemat, ale Danielowi mm -hmm. nie ufałem do końca rozumiem. W sensie bardzo mi się scenariuszowo podobał Ale yy... Wiem o co dziś chodzi ja, I, i jestem w stanie ci przyznać rację Dlatego, że mi to nie przeszkadzało, ale rozumiem, że komuś może przeszkadzać wiem o, co, wiem o czym mówisz Mi właśnie nawet, nawet teraz jak o tym myślę To nie wiem czemu, ale irytuje mnie to oh, wow. Aż nawet tak. jestem tak, że jestem poirytowany Bo coś, coś jest nie tak Bo dla on, mnie. on jest dla taki mnie. bardzo przerysowany i to wszystko jest takie... Rozumiem, o czym mówisz. E, ale jestem ciekawy, czy... Mm... Musiałbym zobaczyć kolejne jego rzeczy. Tak, ja widziałem później... chyba wszystko, co, co on zrobił Chętnie i wszystko zobaczy. mi się podobało. A skoro już mówimy o różnych rzeczach, to też nasz nieistniejący wydawca poprosił nas dzisiaj przed, przed tym yy, spotkaniem, nie wiem, czy dostałeś tej informacji, czy nie, żebyśmy przygotowali nasz top 3 światowy. Czy ty jesteś na to gotowy? Tak. Żeby... O, czyli dostałeś jedną informację? Tak. Okej, okay. okay, fajnie. Tego nieistniejącego maila przeczytałeś? Tak. Okej, okay, fajnie. To super, super. Wiesz, Pierwszy... że. No, dobra. To prosimy, prosimy. Yy... W sensie. Top 3 komików Dawida Światowych. Prosimy bardzo. Na pewno. Yy... Może zacznijmy od numeru 3. Od 3? Ty masz nawet notatkę zrobioną. Mam notatkę, wypisałem wszystkie osoby, które przyszły mi. Jak, jak usłyszałem od wydawcy yy, jakiś tytuł odcinka, to wypisałem sobie wszystkich komików, wszystkie specjale. Znaczy, nawet nie specjale, w dwóch byłem precyzyjny. Ale wszystkie, wszystkie postaci ze świata komedii, takiej stand-upowej, która po prostu dla mnie ma ogromne. Yy, no, tak, że, że, że bardzo mnie to bawi, nie? Jasne. Ale nie, nie myślałem o formatach takich programowych, jak na przykład Whose Line Is It Anyway? Jasne. Czy, czy sitcomach, czy ten, bo to tak jakby to nie ten temat. Myślałem po prostu o czymś, gdzie chłop wychodzi na scenę. Mhm. Czy baba? Czy baba? Tak no, jest? Nie, no wiadomo, że chłop. Amy <grym> Schumer jest, jest tak, taką chyba ikoną Brzeńskiego stand-upu, tak mi się wydaje. Ale no nie... Też nie, kontrowersyjną postacią. O, bardzo. Przecież. Lubię Ali Wong chyba. Wypisałem sobie y, osoby, które faktycznie mnie... Po prostu przyszły mi do głowy... Y, Jesteś w stanie dokonać hierarchii, tam gradacji? Pod tym hasłem. Nie wiem, czy to jest konieczne. A ja poproszę. Ewidentnie... Trzy osoby się wyróżniają na tym tle, więc. Ale to jednak jakbyś dokonał tego, bo ja wiem, że to są trudne wybory. Dobra, no to postaram się wybrać. Trzecie miejsce? George Carlin. Wow, trafiłeś do absolutnej klasyki. Ale teraz yy, chętnie zatrzymałbym się, jeśli redaktor pozwoli z redaktorskiego obowiązku. George Carlin jest, moim zdaniem, kimś takim, w mojej opinii, jak to, że. Yy... Richard Pryor jest, chyba moim zdaniem, ma podobny status. O, to nie um, och, fenomenalny gość. E, czy na przykład wczesny Eddie Murphy? To to jest taki rodzaj kanonu ludzi, którzy zbudowali stand-up. To jest coś takiego, że. A, to znam. Że. Że, Richarda znam, przepraszam. E, że to są ludzie, którzy, bez których ten współczesny stand-up nie wyglądałby tak, jak wyglądał. Czyli to jest trochę tak, jakby powiedzieć o tym, że. Ty musisz znać, o nie wiem, na przykład no tak. y, pierwsze Gran Turismo na PlayStation, żeby, żeby zrozumieć to, w jaką stronę poszły symulacje wyścigowe, okay. nie? Ale ja już dzisiaj nie chcę grać w Gran Turismo w wersji pierwszej, bo jest Forza Horizon 7, nie? Okay, na przykład. Czy tam, czy tam, czy pięć, Bardzo czy... fajny przykład, żebym i, ja zrozumiał. Y, tak. Y, I to jest także, że y, gdybym miał dzisiaj wybierać swoje ulubione wyścigi, to, to jakby rozumiem, szanuję, ale i lubię. Natomiast, fajnie wiedzieć, jak to się zaczęło? Jaką Na drogę musiał przejść? Ale... co było? Mhm. Jak to się mówi? Nie... Kamieniem milowym, węgielnym? Tak, 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 tak. Coś, coś takiego trendsetterem czy game. Yy... Game changerem. Yy, jakby no, też, ale jakby. Yy, stworzeniem gatunku po prostu, mhm. gatunko twórcą. O no. tak, 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 tak. Ale mimo wszystko, on, gdybyś dzisiaj to włączył, będzie Cię bawił cały czas. Mhm. Na pewno u mnie także jest, że on ma taki mądry rodzaj stand-upu. Nie, że to jest. No to to on ma wrażenie, że właśnie... on nie żartuje ani razu, przez sekundę. On po prostu mówi fakty. Ale ty mówisz o George'u Carlinie teraz, czy o Richardzie? O George'u Carlinie. A no tak, tak, no to nie? właśnie za tego kocham, że jak. Wiadomo, że na przykład ten. Mm... No tutaj mamy możliwość spojrzenia na kształt twórczości, no bo więcej już nie powstanie. Tak, z przyczyn naturalnych. Mm, tak, yy, takich jak śmierć albo tym podobne. Natomiast, jak, jak widziałem jego fragmenty z takiej młodości, kiedy on tam trafił do więzienia mm -hmm. za ten swój special siedem słów, których nie możesz powiedzieć mm -hmm. w telewizji, które mówił <laughs> w telewizji, <laughs> tak. No to, y... to to nie było dla mnie aż tak super zabawne, no, bo, bo to było właśnie kulturowe to dotyczyło tak. jakiejś politycznej poprawności, czy, czy no właśnie jakiś takich zasad społecznych. Żartowanie z tego, co można mówić, czego nie można mówić, no nie wiem, to było ok. No, mm -hmm. Lubię jego. Anturaż scenisty, ale bardzo lubię te dojrzałe rzeczy. Kiedy on już jest mm. tym starszym panem, już tak. ma ten kucyk. Tak. No i mówi o religii, mówi o dziwnych rzeczach, które nas wszystkich łączą, o takich relatable. Ale generalnie, no właśnie, to mi się podobało, właśnie ja czułem, jakbym był na wykładzie TED tak. na TED toku. Gościa, który jest mega mądry i ma super obserwacje. Obserwacji jest bardzo pewny siebie i ma totalnie ogromną charyzmę, że ja po prostu mógłbym być jego wyznawcą po prostu, jeśli chodzi o jego poglądy i mówię za każdym... No wiele razy, kiedy on coś mówi, mówię, o kurde, uczę się czegoś tak. na temat tego, jak świat działa. to On jest mega mądry, nie? Mhm. Mm, więc bardzo mi imponował takim, te, taką dojrzałością i takim, takim umysłem po prostu mędrca, takiego człowieka, którego chciałbym... Od którego chciałbym się uczyć, na, który by tak. mnie nauczył, mój mentor. Tak. tak? No dobra, drugie miejsce. Prosimy. Drugie miejsce, co ciekawe, chyba bym dał mimo wszystko Bow burn O Wow. Na drugim. Wow, mimo od tych pięknych, ciepłych słów, które do tej pory padły. Tak. Niesamowita sytuacja. No Ale dużo już o nim powiedziałem, więc nie, nie trzeba wchodzić w szczegóły. Bo pierwsze miejsce. Jestem niesamowicie ciekawy. I jakbym powiedział, to się waha między dwoma, i nie wiem, którego powiesz. Ciekawe. A możesz powiedzieć, między kim się wahasz? Myślę, że się wahasz pomiędzy. Y, jednak Louis C.K. i Rickiem Gervaisem. Niesamowite, żaden z nich. Nie żartuj, nie <laughs> żartuj. Ej. Nie, nie, bo to, to są dla mnie zawodowcy, to są w porządku ludzie, oni robią, co mają robić, tylko że to. to... Właśnie, ciekawe. To, to oh, wow. w ogóle nie jest jakby top 6. Świetny w sensie, odcinek. Za... Dziękujemy wydawcy za wymyślenie tego tematu. Dla mnie numerem jeden w mojej prywatnej liście najlepszych komików na świecie jest James Custer. a Caster, Aaaa, Którego prawdę? poznałem stosunkowo niedawno. Na Netflixie jest czterodcinkowy jego specjal, który bardzo Wam polecam. Nazywa się Repertoire. I tutaj, jeżeli pozwolisz, to powiedziałbym parę słów. Nie, znam go. Ty mi chyba kiedyś o nim mówiłeś, a ja go jeszcze nie zdążyłem, kurde, obejrzeć. Dla mnie? No. Śmieszno się ubiera jak ty, teraz to, 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 to pokażę. Naprawdę? No. Ten ziomek, tylko że akurat u nas z dostępnością do jego kontentu jest trochę trudno, bo mm -hmm. są jakieś takie powycinane, trzyminutowe fragmenty, których nie polecam oglądać, bo to czasami kurde się pojawi gdzieś w większej części jakoś tak można, można dużo skonsumować w złej kolejności Jasne. i... Jasne. Rzeczy stracą Polecasz taki. Polecasz cały show jego. Polecam. I to jest dobry myślę na początek, żeby go poznać. Mm -hmm. <laughs> Ten e, repertoire. Cztery odcinki chyba po godzinę niecałą, i to jest w ogóle w teorii cztery różne stand-upy z jednego miejsca, ale e, trzeba obejrzeć to od pierwszego do ostatniego odcinka, bo się okazuje, że mimo tego, że to były jakby cztery różne występy, i chyba publiczność się zmieniała w trakcie tych występów to on ma taką delikatną oś fabularną, którą prowadzi okay. przez wszystkie cztery. To, to jako stand alone jest dobre i autonomiczne. Jest jeszcze lepsze w momencie, w którym ale, jest sobie. Ale jest tam parę takich smaczków, że tam jest jakaś klamra taka artystyczna i I James Acaster. No po pierwsze bardzo wrażliwy gość i co jest ciekawe, to, yy, powiedziałbym, że to nie jest najzabawniejszy gość, jakiego mhm. mam na, na swojej liście w ogóle wszystkich tych komików, którzy yes, mnie wzruszają, czy poruszają, czy, czy bawią. On też nie ma takiej głębi, jaką posiada Bow. ale. Co jest tym elementem, opowiedz. Tutaj wydaje mi się, że to dlaczego on jest u mnie numerem jeden, jest. Jest dlatego, że gdybym ja ch chciał robić stand-up, to to byłby mój stand-up. Po prostu mhm. jeden do jeden. Mhm. Ja bym chciał. A, a być może po prostu tak siebie postrzegam. W sensie, wydaje mi się, że ja tak, tak, takim jestem humorem. Mhm. To nie musi być najzabawniejsze na świecie, ale sama forma i to, że zdecydowałem się i odważyłem mówić o takich głupich rzeczach z takim zaangażowaniem, mhm. sprawia, że. Że po prostu to mnie przekonuje, ale jest bardzo bystry, jest bardzo Brytyjczykiem, bo jest mm -hmm. bardzo Brytyjczykiem. Ma taką delikatną wadę wymowy, którą uwielbiam, chyba mówi takie. R r takie mm -hmm. r Ty w ogóle lubisz wady wymowy? Uwielbiam wady wymowy. Uwielbiam wady wymowy. Też I fajny fajny tytuł. No nie wiem, czy na płytę, ale. ale... Na, mm. na, na porno, na pornowa. <laughs> Niesamowicie pękł balonik teraz. Eee, James Acaster jest moim bohaterem, jest moim mistrzem. Naprawdę, obejrzę sobie jeszcze raz repertuar, bo, bo to jest w ogóle też coś takiego, że, że pamiętam, że w trakcie tych czterech godzin, których nie, nie, nie binge'owałem, ale że miałem momenty znużenia, miałem momenty, kiedy się zapomniałem, rozproszyłem, ale to jest gość, którego jak zobaczył na żywo, to bym umarł z radości mm -hmm. i spełnienia. To jest, to jest trochę trudniejszy humor w tym sensie, że właśnie czasami trochę tak jak nie, nie, nie zwrócisz uwagi na jakieś rzeczy, to, to się możesz zagubić troszeczkę, ale uwielbiam jego poczucie humoru, uwielbiam. To jest bardzo akt. To jest bardzo. bardzo w postaci. Mhm. Ja mam wrażenie, że on nie mówi ani słowa jako James jako A. Caster. A gdzieś go widziałeś jakimś tak, wywiadzie tak, tak. albo coś. I to jest ale... coś innego. To jest coś innego. Widziałem takie momenty, gdzie on opowiada o swojej pracy, mhm. ale widziałem też momenty, gdzie występuje y, po prostu jako gość na przykład jakiegoś formatu, bo na przykład w tym Would I, would I Lie To You, o które wam ostatnio polecałem, mhm, tak. który zaczynam sobie teraz, zacząłem oglądać, y, on czasami był jako gość i no i tam jest jakby znowu witty taki ten, zresztą w tym Big y, Fat Quiz chyba też, mhm. y, też się pojawia. E, no i tam zawsze jest taki, taki zabawny, ale widziałem też takie, gdzie normalnie gada, no to zawsze jest taki uroczy, i słodki, i fajny. A czy możesz powiedzieć o kolejności, w której się powinno to obejrzeć? No tam, to jest tam limited series, jest od pierwszego do szóstego odcinka. Okej, okay, no, to no, leci no, po kolei. No, no po kolei no, no, rozumiem. Spokojnie. Ale jest na Netflixie? Jest na Netflixie. Mhm. Jestem prawie pewien, że jeżeli nie zniknęło, to jest. Dobra. I, I po prostu po, na tym to zostawię. Yy, posłuchajmy twojego top. Oczywiście. 3. Top 3. Dla ciebie to nie będzie nowość, bo kiedyś ci o tym wspominałem. W... Nie pamiętam. Zastanowiłem się, <laughs> całe szczęście. E, zastanowiłem się nad tym numerem trzecim, który ewidentnie u mnie jest trudnym, trudną pozycją, ale to chyba będzie jednak Sebastian Maniskalką. Wiedziałem, że się pojawi. Napisałeś to na pewno. U siebie, czy nie? Yy, wiedziałem, czy nie? Nie wiedziałem, jak napisać to nazwisko, więc wiedziałem, że on jest na Jasne. tej liście, ale. ale yy, My no. o nim kiedyś mówiliśmy w podcaście. Ja cały czas wracam do niego ze względu na to, że mm, uwielbiam ludzi, którzy chyba nie rozumieją, dlaczego są śmieszni. I wydaje mi się, że Sebastian Maniskalko nie ma pojęcia, dlaczego ci ludzie się śmieją. Ale on, super. On, on trochę możliwe, że tego do, 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 doprawia to jakimiś elementami. Ale w momencie, w którym on mówi o tym, jak bardzo obrzydliwe jest to, że on musi zdjąć u kogoś buty, a jak na tym spotkaniu jest jeszcze ktoś, kto ma gołe stopy, Uf. to ja wiem, że dla niego to jest, to jest najgorsza rzecz. I ludzie płaczą ze śmiechu, a on opowiada o swojej wizycie u znajomych. Niby tak, no ale wiadomo, że on to mówi w taki sposób, że <grym> przez kontekst tego, że ludzie przyszli na jego występ komediowy, wiadomo, że to jest śmieszne. Zwłaszcza, to że prawda. każdy też. Y pewnie ma taki, ma jakieś zdanie na temat ściągania butów. Tak, 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 tak. Więc tak. Y, dlatego to jest zabawne, no, on to też no, opowiada genialnie. On to opowiada no. genialnie, ale wydaje mi się, że on to też opowiada tak, jakby... Ale no, on mówi to szczerze. Czasu. Tak, on mówi to szczerze i w jego sposób mówienia, on jest takim strasznym narzekaczem, dla którego wszystko jest... I, I to jest taki naturalny sposób, kiedy wydaje mi się, że on mógł się przez przypadek dowiedzieć, że jest śmieszny. Że, że to nie jest tak, że on sobie zaprojektował wstęp, ten mm -hmm. zrobił. No i przy okazji jest też świetnym aktorem. To też tak. Bardzo, bardzo to cenię, bo, bo, bo widać to na scenie i widać to też w filmach, który gra i nie zawsze gra role komediowe, to jest też ciekawe i, i dźwiga je bez najmniejszego problemu. Na drugim miejscu to jest bo, druga sprawa, to, 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 to zawsze jest Ludzie trudna kanca. rzecz. Nie. To jest jednak Ricky jednak mimo Ricky wszystko. Właśnie. Ricky który jest cudownym człowiekiem i go kocham całym sercem i bardzo go lubię oglądać. Na przykład to jest gość, którego dużo oglądam wywiady poza. Oj, tak, tak. tak. No On tak jest to jest super mądry człowiek. To jest człowiek. Światopoglądowy człowiek. Tak. Ciekawe. Tak, tak. Bardzo świadomy z punktu widzenia ochrony praw zwierząt przede wszystkim, ale też takich kwestii dotyczących m, tego, żebyśmy sobie wzajemnie może szanowali swoje własne poglądy i nie dawali sobie e, wejść na głowę i, i czasami to jest bardzo kontrowersyjne w momencie, w którym mówię o religii na przykład, ale, ale to jest... Och, teraz już będzie lepiej. E, I to jest e, sprawa, która, którą sobie bardzo cenię. No i Louis C.K. będzie zdecydowanie na pierwszym Numer miejscu. Jeden. Louis C.K. Tak. Tak. <laughs> Co być może powinienem ja być skancelowany teraz, bo. Tak, ogromne brawa dla Louis, Louis absolutnie zasłużyłeś. Mm. Bo, bo, no, bo my mówimy, moim numerem jeden wśród komików jest człowiek, który został skancelowany za, 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 za pewnego rodzaju wybryki natury seksualnej. E, Ale chyba poniósł odpowiedzialność poniósł za Poniósł odpowiedzialność, na pewno poniósł odpowiedzialność taką chociażby nawet, wiesz, organizacyjną. E, na takiej zasadzie, że w momencie, w którym z tobą wypowiadają kontrakty, największe telewizje, są odwoływane twoje występy i tak dalej. Jasna sprawa. Ja nie, nie wchodzę teraz w ten temat, czy, czy ja uważam, że to jest słusznie, czy też nie nie było mnie tam w momencie, w którym on odprawiał ten akt przed yy, paniami, które zostały poproszone o patrzenie na to. Yy, I trudno mi powiedzieć, na ile to była rzecz, która miała to, to, to legendarne konsent, a na ile nie na ile to było wykorzystywanie pozycji, którą on ma, jasne. To jest trochę tak, że w tym momencie przyjmuję taką pozycję, że mogę lubić album thriller, niekoniecznie popierając czyny Michaela Jacksona. O tak, trochę, trochę myślę o tym, tak? choć wydaje mi się, że, że Louis jest w głębi serca w porządku człowiekiem, czego o Michaelu Jacksonie bym nie powiedział. Więc myślę, że to jest gość, który. Mi imponuje, dlatego, że on nie miał łatwego początku i on nie był wcale od początku najlepszym komikiem na świecie. To jest jeden z tych komików, który spał w samochodzie i, i nie potrafił zrozumieć to, dlaczego on się tak słabo sprzedaje. No, aż do takiego momentu, w którym o jeden z wywiadów o tym powiedział, że on sobie zdał sprawę z rzeczy, która w tamtym czasie zupełnie nie była oczywista w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie, że w momencie, w którym ty masz jakiś taki beat, który jest twoim absolutnie. Czymś takim stanowiącym ciebie, nie? To trochę trójkąty i kwadraty. E, to. to i, I wszyscy cię kojarzą z, z tą rzeczą. Jakby twój początek kojarzą z tą rzeczą. To przez lata, dziesiątki lat, było tak, że w Stanach zawsze wszyscy oczekiwali, że niezależnie od programu, z tym ty jedziesz, ty o tym powiesz. Mhm. I on też miał jakieś takie swoje rzeczy, które, które na tym polegały. Natomiast na pewnym etapie on powiedział o tym, że. On świadomie nigdy nie powtórzy swojego żartu, i zawsze ten program będzie zupełnie inny. I wiele osób patrzyło na niego dziwnie, ale potem się okazało, że on wprowadził do amerykańskiego stand-upu właśnie ten element, który. Cieszę się, że się pojawił w stand-upie. Ja na pewno nie cieszyłbym się, gdyby on się pojawił w muzyce, dlatego że, idąc na swój zespół, który chce posłuchać, ja chcę, żeby chcę. Ten Kerala Dust usłyszeć ten, no tak. tą piosenkę, którą znam i lubię. Chcę od ciebie usłyszeć past ten. Pomat. Nie wyobrażam sobie tego. Gdyby nie było nieznajomego na twoim koncercie, byłbym mega zawiedziony. Mhm. I, I w muzyce moim zdaniem to nie przeszkadza, ale, ale w stand-upie zdecydowanie to, bu, to była rzecz, która, która dużo zmieniła. Poza tym uwielbiam to i niestety wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która, która nie jest tylko moim elementem i że, że my lubimy w momencie, w którym się śmiejemy. Lubimy się czuć lepsi od tego, który to mówi. I w momencie, w którym ktoś nam podaje rodzaj takiego szczerego y, opowiadania o swoim życiu, które nie jest usłane różami, bo on nigdy nie powiedział o swoich dzieciach w zakresie tego, jak to jest cudownie być, tylko wiesz, pokazuje tą, tą, tą taką trudną rolę mm -hmm. tego, jak. I czasami zupełnie ona nie jest jakaś bardzo poważna, no bo on na przykład mówi o tym, że uwielbia tam swoim dzieciom pokazywać ich miejsce w szeregu, kiedy wygrywa z nimi w Monopoli. No to myślę sobie, o wow, to jest, to jest dokładnie to, bo ja czasami mnie wkurza to, że się muszę w wielu grach podkładać Borysowi, żeby on chciał w nie grać, nie? I, I kiedy on mówi o tym, Twojej jednej córce, że no, że teraz po tym ruchu mm, jakby wykończę Cię i, i, i jakby na tym etapie Twoja przygoda się zakończy i zrobię to z dziką satysfakcją, dlatego że wykorzystam wszystkie Twoje pieniądze po to, żeby zniszczyć Twoją siostrę. No to myślę sobie, wow, to jest, to jest dokładnie to, no o czym ja czasami myślę, ale boję się powiedzieć. Tak. Nie? I, a z drugiej strony, jeśli tylko mógłbym powiedzieć o tym, że, że ciekawe jest dla mnie to, jaką tranzycję, i, i to stanowi o geniuszu Rickiego Gervais, który zaczynał od bycia takim właśnie mizernym człowiekiem, do momentu, w którym yy, wszyscy wiemy, że lata pierwszą klasą, własnym private jetem i tak dalej, i mimo, że on już. Przekroczył ten Rubikon, nawet emocjonalnie, w którym wiemy, że on w dużej mierze może być lepszy od nas pod wieloma względami, to nadal nie przeszkadza mi to w tym, żeby, żeby go odbierać. Ale Louis jest dla mnie. Przez te wszystkie lata, po prostu niezmiennie dobry. Hmm. A z Rikim miałem czasami tak, że mam wrażenie, że właśnie on trochę wpadł w taki rodzaj jednej swojej narracji, którą, którą nie lubię za każdym razem, kiedy on się pojawia. Ja Wiem, że ona bywa śmieszna, ale nie lubię, kiedy Riki od od odpowiada swoim krytykom, hmm, mhm. bo dużo czasu na to poświęca i moim zdaniem to jest zmarnowany czas i to jest taki leitmotiv, który się zbyt często pojawia w jego stand-upie. Tak. Ciekawe, no, w sensie. No tak, ale no trochę to wynika też z jego charakteru, też tak, znaczy rozumiem, dlaczego to implementuje, no bo jest postacią kontrowersyjną, która nie boi się, która słynie z tego, że przecież te Golden Globes, które prowadził, no to to, to to na zawsze będzie wspominane, że o, to jest ten gość, co tych aktorów tak pociskał, nie? I się nie tak, bał, i się tak, nie tak, bał. Tak, tak, no to wiadomo, tak. No wiadomo, że trochę tak. to sprawia, że on jest tym, kim jest, no wiadomo, ale zdecydowanie. E... Ale chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz na sam koniec mojej listy, że absolutnie mimo wszystkich tych komików uważam, że dla mnie najśmieszniejszą osobą jesteś ty na świecie. W sensie nikt mnie nie potrafi tak rozbawić jak ty. No ale w sensie, To, jest, to wiesz, mnie rozwala. Sytuacja, nie? Ja nie wiem, wiem, ja wiem. Ale, ale, Dla ale mnie to, to jest Mati Król. Wiem, wiem, wiem. To, to jest moje drugie miejsce. Ale, ale to jest... On jest też niesamowity. Dla mnie to byłby chyba wszystkie duperki. No, to są pewne są A potem podstawy. Ty. Nie, no wiadomo, ale, no, przez to, co do siebie czujemy i ale jak to jest, się znamy, no, no to że no ty jesteś najzabawniejszy. Ale Mateusz jest niesamowity też. Mateusz. Tak, on czasami y coś powie. Mateusz jest najlepszy. świetny. świetny. E, mam też oczywiście ta lista. Jest, jest... Po, po powiedz, tak właśnie powiedz się mogli. Mi tak, mi tak tak, tak. tak. Ale... E, chciałbym też polskich artystów docenić, ale to za chwilę. Okay. Jasne. E, no na tej mojej liście po prostu ludzi, którzy ten, którzy, z którymi spędziłem dobry czas pod kątem komediowym, mm, no jest Bill Bear. O, racja. Ja jasne, że tak. Louis C.K., mm -hmm. Dave Chappelle, ja też bardzo lubię... Kurde, ja właśnie go nie lubię. A nie ja lubię Dave'a Chappelle, on kurde, on tak mówi, on tak mówi, że ja bardzo lubię, jak on okay. mówi. Okej. No. Ja tutaj... no, ale u mnie też Kevin Hart jest, no. No, to... to, to ja się... lubię, ja lubię, jak on, jak on robił, że ten shop napadł go w domu. <laughs> Wiem, o której mówisz. No to po prostu no i bardzo bawi. Imponowało mi to, że mówi to do z pełnego stadionu. Uh. To, jest, to jest super. Myślałem, okej, okay, wow. Znaczy, ale... Bo, bo to jest małe, to jest wymyślone, to jest dziwne, że on o tym mówi, bo to jest tak bardzo... Gag. Ale jednak uwielbiam jego mimikę, uwielbiam jego... to takie. No tak. To jest też naturalnie śmieszny What? człowiek. What? Tak. He pulled our gun. The raccoon. No, no nie, no kurde, no świetne. Mm -hmm. e tu wpisem Jimmy'ego Kara, no bo byliśmy. W o nie, Jimmy Carr jest zdecydowanie do i, I to jest gość, którego też oglądałem, zanim byliśmy w jego. W jego na jego stand-upie. Tak, zdecydowanie. No. Tak, ale tak jak ci mówiłem, ja, ja, ja mam problem z one-linerami, bo ja lubię historię, ja lubię się gdzieś tam w coś zaangażować. Lubię jak jest fajna puenta, jak cały show zmierza do jakiegoś miejsca. No i ostatnio nie mówiłem ci chyba jeszcze o tym, ale odkryłem y i nie wiem dlaczego nie znałem tego y polskiego komika wcześniej. Nazywa się on Cezary Pontewski, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie. Cezary Pontewski. Nie I miałem kurde przyjemności, że po jeszcze. prostu. To jest ciekawe, bo pan Cezary. Yy, I w ogóle też super, yy, ma udostępniony swój, swój content, Bardzo mm -hmm. ładnie, stylistycznie zrobiony. Dobra produkcja. Ten. No, jeśli chodzi o, o jego flow i, i, i temat, no to yy, jakby znaczy to, 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 to co mówi. Jeśli, jeśli chodzi o to, co mówi. No to bardzo mnie to yy, śmieszy, Jasne. bardzo mnie to bawi, wiesz, taki taki typu trzy, życie trzydziestolatka, nie? No to akurat teraz idealnie pada, tak powiedziałbym, na ten, na ten grunt nasz. Tak, no czyli... czyli Re that's relatable. Tutaj tak, tutaj tindery, tutaj imprezy, tutaj A, no to... yy, dużo odniesień do... no to jednak nie o nas, ale, ale, ale wiesz, ale o, o takim... o czymś, co wydaje mi się znajome, albo że, że moi znajomi tak żyją, czy coś takiego. Jasne. No i... No ale jednak to delivery jest fajne. W sensie, on, on też korzysta często z takich gier słownych, co, co akurat, jeśli chodzi o moje prywatne preferencje mógłby odpuścić, w tym sensie, oh, że... Oh. Bo to jest taki trochę hit and miss, nie? Że, że często jest tak, że mówię, a, bardzo fajnie, bardzo clever, mhm. a często mi tak mówi, opóźniasz mi coś, co mnie interesuje tak naprawdę, zmieniaj. Rozumiem, <laughs> nie, rozumiem. Ale, ale, ale mam do niego... Aż tak, tak dziwne, ogromne pokłady sympatii, i tak bardzo. Tak bardzo mnie zaskoczył, że jest tak dobry, a nigdy nie trafiłem na, na jego rzeczy wcześniej, że, yy, że ten element zaskoczenia super zadziałał. I, i yy, chyba jeszcze nie zobaczyłem wszystkiego, więc jestem tak podekscytowany, że jeszcze mam coś no, do oglądania. Nie, to ja chętnie go sprawdzę. Widzę, Chciałbym go zobaczyć też już na. Wyoglowałem, na widzę, gdzieś. że są na, na YouTubie też rzeczy. Tak, są, są, i właśnie są bardzo dobrze zrobione, bardzo ładne są. I polecam. Yy... Jest zabawny. To fajnie. Znaczy, to jest, fa zabawny. jest zabawny. Jest nie, zabawny. Nie, Dawida. Polecam, jest zabawny. Nie, no jest, 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 I w ogóle mam wrażenie, że jest mądry. Wiesz? A ja lubię. Mądry. lubię mądrych. Yy... A jeszcze mam taką prywatną rzecz z nim yy... związaną, że to jest mój brat. <laughs> Ale to chyba no właśnie... nie ma w ogóle wpływu. Nie, coś ty. To jest... yy, nie. Ty go oceniasz po prostu obiektywnie. Na maksa. Nie, ta prywatna rzecz, którą z nim mam, jest taka, że jak zamknę oczy i słucham, jak on mówi, to mówi jak mój ziomek z rodzinnego miasta. O, oh, wow. W sensie, I ty, to ci... Ma dokładnie mhm. ten sam głos i w ogóle stylowe mówienia. Mhm. W sensie, on mówi jak Michał mhm. z Dąbrowy. I to jest dla mnie taki wręcz creepy trochę, nie? Fajnie. Ale to jest coś, co działa na jego korzyść ostatecznie. Więc, panie Cezary, mm, Masz kogoś jeszcze z polskiej listy? Michała kępy oczywiście wypisałem, ponieważ Jasne. ja bardzo. Yy, no, Też to znaczy już tu jestem nieobiektywnym, bo, bo. Tak, to kompletnie. Nie. Bo jestem y, tutaj. Wiadomo, w kręgu. Ale zanim y, poznałem y, pana Michała, to bardzo lubiłem jego twórczość, bardzo lubiłem, jak się pojawiał gdzieś tam y, w telewizji. Y, czy, czy na występach, czy coś. Y, teraz bardzo trudno mi rozdzielić jego personę oczywiście. od człowieka, i wydaje mi się, że dużo bardziej polubiłem to jak. Jak pan Michał jest na co dzień zabawny w naszej relacji, kiedy tam no, ostatnio może mieliśmy mniej kontaktu, ale ale że generalnie, tak jak gadamy i żartujemy sobie z życia i w ogóle komentujemy rzeczywistość, no to to jest dla mnie bardzo zabawne. Mhm. A dawno nie widziałem szczerze mówiąc, tak jakby czegoś zaprojektowanego w jakimś formacie, że, Jasne. że dużo bardziej mm, znam go teraz jako. Yy, Wizerunkowo, jeśli chodzi, no to na przykład ze szkła kontaktowego, tak. ale tam jest znowu bardziej tym gościem, z którym też gadam, jak z nim mm -hmm. gadam. Znaczy z panem Michałem. Yy, Bo w... jesteście na pancu Tak, tak. Od, od, od lat. Yy, tak. I, I nie wyszliśmy jeszcze z tej konwencji. To jest raz, chyba no, każdy z nas raz popełnił taki. Przepraszam, Przepraszam ale jesteśmy na pancerzu. W sumie, w sumie to jakby między wami dwoma to jest, to jest nawet spoko, No sensie. Panie Michał, to jest naprawdę. Pan Michał to jest naprawdę to prawda, solidna ciekawe. firma. Więc, y, ale znowu mówię, no tutaj doszło do, do takiego pe, pewnie swego czasu zaprzyjaźnienia, że, że po prostu ciężko już to... Ale pan Michał zawsze był dla mnie wyjątkowy na scenie. No i Mumio, Mumio no tak. jako po prostu instytucja, która... To coś Od zawsze na zawsze. To, to, jest, to jest, Nie wiem, czy e... polecam ci, żebyś wszedł e... teraz na kanał, bo tam Na przykład jest stary scena o tym, że są imieniny Elvisa, nie? No i po prostu... I ona sobie trwa. I to trwa, i masz minutę no po nie, prostu... No i co imienia Elvisa, i o, tada... Oni I są super pod tym względem, że oni się nie schylają po żarty. W sensie ja nie mam pojęcia czasami, rzecz jak, jak można było... Tak. No wiesz, bo to jest tak, że pan Jacek akurat w tym ma kostium Elvisa na sobie. Chodzi mi o to, że czy to jest tak, że oni idą na przykład gdzieś... Ej, zobacz, weźmy to i zróbmy coś z tego. Czy, czy to jest... No właśnie, nie, nie umiem sobie wyobrazić normalnej rozmowy, kiedy oni planują... <pusz latte> Jakbyś swoją sztukę. Jak to działa? No to jest fascynujące. To jest w zasadzie tak, że. Że to jest grupowa taka burza mózgów? Czy to jest tak. Bo, bo czy to powstaje tak, że, że, że mamy życie, rozmawiamy sobie, ja ci opowiadam nowe duperki, mm -hmm. e, ale w międzyczasie mamy jakieś żarty i mówimy, ej, to jest super żart. To prawda, ciekawe, że to jest. Ale to samo mnie zastanawiałoby, nie wiem, w kontekście Monty Pythona czy Antidona. To A to to Dona nie no powiedzieliśmy! My tak, się rozmawialiśmy o nich przy okazji innego czegoś, ale o, to wiadomo, że, że i z punktu widzenia i improwizacji, oj, i absurdu... Antidona. A o impro chyba tak, 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 tak. Ja, jeśli pozwolisz, wyróżniłbym trzech Polaków również, ale Poproszę. Gize, którego serdecznie o, a Pana na też. Yy, to jest chyba taki właśnie George Carlin polskiego stand trochę, yy, a z drugiej strony, kurde, gość, który cały czas dowozi. Ja go bardzo lubię oglądać przy jedzeniu. Przepraszam, jeśli to jest potwarz, ale, ale lubię sobie włączyć coś takiego, że to jest to. to, jest z z, yy, do, to dobry człowiek mam. w też bardzo. Dużo ciepła i takiej w ogóle... Ostatnio się z nim minąłem, kurde, na koncercie z Łuzi na stadionie i... I tak sobie popatrzyliśmy w oczy i nic nie powiedzieliśmy. Przepraszam, y, pani Abelardzie, Abelardzie, że nie powiedziałem wtedy, ale jakoś taki byłem trochę kurczę, przyćmiony y, obecnością pańską, bo, bo, bo bardzo pana lubię. A mogłem powiedzieć, że jest pan super. To teraz mówię. Ym, chciałem też wyróżnić Bartka Zalewskiego, którego lubię. Ym, jakoś kurde, sama fizjonomia Bartka, i to, że on jest taki po prostu szczery, ciepły chłopak. Bardzo ją lubię. I ostatnio zacząłem zwracać uwagę na, 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 na faceta chłopaka, mężczyznę. Pawła-chałupkę, który to Paweł-chałupka. Mam nadzieję, że, że, że pana Pawła nie, nie mylę. Oglądałem jego polski stand-up, ale wydaje mi się, że pan Paweł też występuje po angielsku. jeśli to pan Paweł występuje po angielsku, jeśli nie mylę, pan mm, Paweł. Pa... Tak, Naprawdę? to pan Paweł ma absolutnie przepiękny angielski. Naprawdę? Ale jeśli mylę, to przepraszam. To znaczy, że to jest jeszcze czwarta osoba, którą... Ale, ale wydaje mi się, że to jest pan Paweł Chałupka i, i też bardzo się dobrze bawiłem przy nim, który jest na takiej granicy u mnie czegoś takiego, jak, jak taki stand-up polski, który w dużej mierze jest oparty na wulgaryzmach. Ja nie lubię, jak się w Polsce, po polsku za dużo przeklina, tak Lubię po angielsku spoko, po polsku nie, 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 niekoniecznie, ale on to robi dokładnie tak w punkcik, jak, jak trzeba i, i jest też bardzo zabawnym, bardzo zabawnym człowiekiem. I teraz... To, co jest bardzo ważne i co jest absolutnie zadaniem domowym, my poczyniliśmy listę top 3, prosimy o listę top 3. Wy nie musicie się tam rozpisywać bardzo dużo. Chciałbym zobaczyć top 3. No, powinniście, ale hmm. nie musicie. Tak, powinniście, nie musicie, ale kto dotarł do tego momentu, absolutnie kurwa, obowiązkowy jest komentarz w zakresie top 3. Czy to jest trudne, 1, nazwisko, 2, tak. nazwiska, 3, ale nazwisko, też jeżeli no. byliście na stand-upach, bo ja na przykład w życiu byliśmy dwa razy na stand upie Ja, ja też byłem na stand-upie Rafała Paczesia, którego też bardzo lubię twórczość. Yy, i, I to było bardzo dobre dla mnie doświadczenie, mm -hmm. być na żywo na czymś takim. I to, to było chyba w ogóle moje pierwsze stand-upowe doświadczenie wtedy. I, I byłem zachwycony. Ja byłem rozłożony tymi pierwszymi rzeczami. Potem już trochę mniej śledziłem, więc trudno mi powiedzieć. Dokładnie, no ale... trzeba śledzić, żeby wiedzieć. Tak. nie? Ale Przechodzenie tak, to jest, pomiędzy bezdomnymi w kamienicy. Yy, no, sentencję sentencje, takie motto. Taki motto. Mam tak napisane w biurze. Tak, trzeba śledzić, żeby wiedzieć. Czyli top 3, yy, a nie, nie to. Top 3 Ta, trzeba. Rafał, to był y, pierwszy mój stand-up. Potem pan Ricky Copenhagen. I pan Jimmy Stodelem To jeszcze byłem w Stanach dwa razy na stand-upach, które były takie w piwniczne, zupełnie nie znam tych ludzi, bawiłem się fantastycznie dobrze. Jeden w Nowym Jorku. My że stand-up bo to jest fajna rzecz generalnie. A i tak. w klubie komediowym spędzimy no, bardzo wiadomo. wiele godzin. Ale to tak i... na granicy stand-upu, no, no bo tak, to, są no, to jest impro, i, sztuki i impro sztuki albo impro, albo albo impro, ale też bardzo lubię to atmosferę i lubię takie miejsce, Fajni że w Warszawie ludzie. jest takie miejsce, gdzie są kreatywni ludzie, którzy chcą rozbawiać, są odważni, nie boją się tego, podejmują Codziennie to ryzyko, że może, się, może być zabawnie, tak. a może nie. A to jest duże ryzyko. Tak. w moim życiu ogromne. Pozdrawiam Michała Sufina, przede wszystkim Bartka Macdziarza oh. i Mateusza Lewandowskiego. To taka moja trujeczka ulubiona z tego, z tego właśnie miejsca. E, buziaki oczywiście. Ja polecam, e, znaczy, pozdrawiam. Nora jeszcze, e, przepraszam. przepraszam. Nora jeszcze. O, no. Nora! Tak, tak. tak. Mm. No tak, tak. tak, tak. Polecam. E, ja, ja chciałem z kolei pozdrowić Roberta i Anię Lewandowskich. O, właśnie, też serdecznie polecamy. Kurde, właśnie, to po komedii, nie? Eee, tak. Nie. A, no okej. Okay. Tak, po <laughs> prostu, prostu chcielibyśmy. Ja prostu. byłem na mm. Naprawdę? No nice. jest. W myślach. <laughs> to jest taki. To no. eee, zawsze w tych, tam krążysz w tych, tych. To prawda. Ale naprawdę czekamy na wasze top 3, bo być może dzięki dzisiejszemu odcinkowi dowiedzieliście się o jakimś artyście, którego polubicie. O, dajcie eee, znać. I w drugą stronę chcielibyśmy, żeby zadziałało to tak samo. Tak, dawajcie znać. Co was bawi, jakie, czy, czy właśnie byliście na żywo na jakimś stand-upie i jakie to było wspomnienie. A jeżeli nie chce wam się tyle gadać, to po prostu napiszcie top 3. Komediantów. No, jeżeli Oczywiście. nie będziemy na każdym pierwszym miejscu, no to... to przez się ścieknę. Przecież Paczek idę. Bo do patrz, jak on idzie Jestem Jest do na wysokości ręki. Zobacz. Ja go muszę trzymać. Zobaczcie, ja go trzymam. na Nie, nie mogę się wyścigić. bo mnie. Nie, ryby, nie py, się słodziaki. Buziaki. Pa, no, pa. Cześć. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość, w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dami? Tak. Niestety zmartwiła mnie jedna rzecz. Nie znalazłem komentarza. Panikaś? Podsum podsumowującego. To trzeba nadrobić. I ja teraz już mam taką obawę, bo ja szukam tego komentarza zawsze. No. I tak chcę go jak najszybciej. Albo poszła do chłopaków. Boże, uchowaj. <laughs> Żartuję. Nie, no nie Ostatnio nie. Karol mi wysłał taki filmik, że tam siedzi w studiu i się uśmiecha do kamery. Mhm. Taki ładny filmik. A ja napisałem. Co zrobiłem znowu? fajne. Mówi fajne. Jezu, Nic. przestań, wszystko jest git. Nie, no ale myślę, że Kasia nie poszła do chłopaków. No to tak nisko mi nie upadło, nie? <grym> Niestety.